Raz dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Ten sobotni poranek, to sobotnie przedpołudnie można powiedzieć. Spotykamy się dzisiaj na webinarze w ramach programu Zaprogramuj przyszłość. Jak wiecie, jest to 9 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Ja nazywam się Marta Plotkiewicz-Borkowska i będę prowadziła dla Was to nasze dzisiejsze spotkanie, ten nasz dzisiejszy webinar. Cieszę się, że jesteście. Podejrzewam, że w trakcie też pewnie pojawią się osoby. Jak się w ogóle czujecie? I chciałabym też na początek powiedzieć troszkę takich technicznych rzeczy dotyczących platformy. To znaczy, ja tutaj jestem cały czas, Wy mnie widzicie, natomiast ja Was nie widzę. Do naszej komunikacji służy czat. W związku z tym, jeżeli cokolwiek będzie nie tak, to proszę, abyście dawali mi znać na czacie. Jest to dla mnie informacja o tym, że coś jest nie tak, lub też nie wiem, jak macie jakieś pytania, to bardzo wtedy proszę, żebyście właśnie informowali mnie na czacie. Ja będę tutaj zaglądać, dlatego to jest taka nasza tutaj wymiana. To nasze spotkanie też wymaga od nas takiej, wiecie, zaangażowania, cierpliwości, dlatego chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest dla Was. Wy jesteście tutaj ważnymi osobami. Ja jestem dla Was i te narzędzia, które poznacie, to mają być również dla Was, dlatego jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to po prostu zadawajcie. Jeżeli będzie za szybko, będzie coś nie tak, też mi sygnalizujcie, bo ja mam się dostosować do Was i ten webinar jest dla Was, abyście Wy mogli bardziej zagłębić te narzędzia, które chcę Wam zaprezentować. Dlatego proszę się nie krępować, tylko pisać, zadawać pytania i to jest wszystko ok. Jeśli chodzi teraz jeszcze o techniczne sprawy, to jakby się zdarzyło na przykład, że by mnie wyrzuciło, to proszę się nie martwić, to tylko technologia, ja zaraz wrócę. Mam bardzo dobre połączenie, sieć też mi działa, ale może się tak zdarzyć, niezależnie ode mnie, że na przykład mnie wyrzuci, to ja do Was zaraz wrócę. Proszę się nie martwić. Będziemy pracować oczywiście warsztatowo, bo o to też chodzi, żeby nauczyć się dzisiaj czegoś nowego. Witam Grzegorza. Fajnie widzieć, że jest również, że mamy również jakiś parytet u nas na webinarach. W związku z tym, jaki mamy temat dzisiejszego webinaru, słuchajcie. Elektroniczne książeczki i komiksy. Takie będziemy dzisiaj narzędzia poznawać i postaram się Was zainspirować, postaram się Wam przekazać i liczę na to, że stworzycie fajne rzeczy. Przygotowałam dzień dobry właśnie również taki mini komiks dla Was powitalny. Czy może wiecie, w jakim narzędziu? Grzegorz, jest problem. Moja nauczycielka próbuje wejść i nie może stąd. Nie może. Stąd moja obecność. Czy wszystko ok? A, Grzegorz. No, wszystko ok. Wszystko ok. Tu myślę, że może... A jaki ma problem Grzegorz? Może jakbyś mógł napisać, bo pozostałe osoby weszły bez problemu, które są, więc u mnie jest wszystko ok, wszystkie osoby weszły, nie było żadnych problemów ani żadnych zakłóceń, także musi próbować, może niech zmieni przeglądarkę na przykład. I czy jest z komputera, czy jest z jakiegoś innego urządzenia, to też się spytaj, nie spróbuję. Na dzień dobry, słuchajcie, taki właśnie stworzyłam mały webinar, jak widzicie, który troszeczkę przedstawia to, co będziemy właśnie dzisiaj robić, że będziemy tworzyć komiksy i książeczki cyfrowe.
Ale słuchajcie, nie będziemy tak tylko cały czas siedzieć przy tym komputerze, tylko będziemy mieć chwilę przerw i będzie można wtedy wyskoczyć na ciasteczko, czy też coś zjeść, czy też na kawkę lub herbatkę, chociaż mam nadzieję, że macie gdzieś obok siebie. Jaki plan? Słuchajcie, plan jest taki, że zawsze zaczynam od rozgrzewki i takiego zakotwiczenia w temacie, pogadania sobie trochę o tym, takiej wymiany tutaj informacji, co właśnie tak naprawdę robię. Później prezentacja narzędzi, jakie chcę Wam pokazać, oraz też kilka przykładów zastosowań. Później oczywiście pracujemy warsztatowo, twórczo pracujemy razem. Ja będę udostępniać ekran, więc będziecie też wszystko widzieć. Będę też cały czas komentować i też proszę w razie czego o dopytywanie, o informację zwrotną. I na koniec podsumowanie i sesja pytań. Przewiduję też oczywiście przerwy. Na koniec też taką pracę już własną, gdzieś tam przy mojej obecności w tle. Natomiast jeżeli będzie jakaś potrzeba wcześniej, to komunikujcie po prostu, tak? To sprzeczujmy się po prostu totalnie na luzie, w fajnej atmosferze, którą sobie sami tutaj tworzymy, i mówmy sobie, jak mamy potrzebę właśnie na przykład przerwy, czy też powtórzenia. Także jeżeli coś trzeba będzie wcześniej, to po prostu piszcie, komunikujcie, dostosujemy się. Ma być tak, żeby przede wszystkim Wam było dobrze. Najpierw chciałabym Was tak troszeczkę rozkręcić, dlatego chciałabym zachęcić, abyście odpowiedzieli mi na pewne pytanie, ale właśnie nie na czacie. Chciałabym, żeby to nie nastąpiło na czacie, tylko właśnie, aby to nastąpiło, słuchajcie, nie na czacie. Tylko nastąpiło to interaktywnie, że wejdziecie na stronkę. Tutaj macie, popatrzcie, jakbyście mogli wejść na tą stronkę www.menti.com. Zaraz Wam też to zapiszę. Grzegorz. Tak, być może, przepraszam, coś jest nie tak. Wejdźcie na stronę menti.com i użyjcie tego kodu i odpowiedzcie na pytanie. Dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli. Dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli. Ja Wam zaraz udostępnię mój ekran i zobaczycie, jak się będą odpowiedzi pokazać. Mam nadzieję, że znowu wszystko super wyskoczy. Bo z tym udostępnianiem to też czasem, wiecie, różnie jest. Ale się coś dzieje. Dobra, on prosi mnie o updating. Okej, dobra, a my sobie lecimy dalej. Czy z Mozilli da radę wejść? Wiesz co? No tak. Nie próbowałam, powiem Ci szczerze, z Mozilli, Grzegorz. Nie próbowałam sobie teraz ustawienie trochę mi się tutaj muszę sobie zmienić tak, żebym się dobrze czuła. I słuchajcie, odpowiadajcie na pytanie po prostu. Odpowiadajcie na to pytanie i dajcie znać, czy Wam wszystko dobrze idzie. A ja spróbuję jeszcze raz udostępnić ekran, bo to trzeba takie, wiecie, takie szybkie ruchy zastosować. Że ja muszę tu udostępniać i tu. Tak jest. Dobra. Powinniście widzieć teraz mój ekran. Ale ja nie widzę żadnych Waszych odpowiedzi. Wchodzicie na stronę menti.com. Wchodzicie na stronę menti.com i odpowiadacie na pytanie. Dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli. Możecie nawet trzy odpowiedzi wysłać. Wpisujecie tam i robicie enter. Wpisujecie ten kod i dajecie enter. Słuchajcie, i dajecie enter.
Kod to jest ten, co tu widzicie na monitorze. O ten, 28 33 54. 28 33 54. Ula, jeżeli technicznie coś się u ciebie psuje, u mnie pokazuje, że dobrze, zaraz sobie zobaczę, jaka u ciebie jest jakość połączenia, ale nie masz dobrą jakość połączenia. Wszystko jest ok. Czy komuś może udało się? O, mamy. Poznam nowe narzędzia TYK. Wszystko uda mi się zrobić. Ok. Czy ktoś jeszcze ma może jakąś odpowiedź? Bo to w czasie rzeczywistym, jak wpisujecie, to się pokazuje, tak? Jeżeli wchodzicie i wpisujecie w czasie rzeczywistym, to się pokazuje. Ja spróbuję też udzielić odpowiedzi, bo też dla mnie też może być ten webinar udany. 28:33, więc widzicie teraz, co ja robię. 28:33:54. Naciskam submit. Mogę wpisać aż trzy odpowiedzi, czyli tak, nie będzie, aha, na jedno słowo mogę, brak, złą opcję zaznaczyłam, problemów technicznych, o tak zrobię. I zobaczymy, co się pokazało. O, poznam nowe narzędzia. Tak, jak ktoś pisał, wszystko uda mi się zrobić, brak problemów technicznych. Ej, wy to wpisaliście wszystko w jednym. Brak, a u mnie jest tak, brak problemów technicznych i mi to rozbił na części. Okej, okay. Lepiej, jeżeli zbieramy wypowiedzi od uczestników, to lepiej zamiast chmury wyrazowej na Mentimetrze zrobić chyba, dokończenie zdań. To wtedy to się nie ułoży jako taka chmura, tak jak tutaj, ale ułoży się jak takie, wiecie, karteczki przypinane do tablicy. Zobaczmy, czy mogę jeszcze raz. 28, 33, 54. O, mogę. Zainspiruję. Zobaczymy. Uczestników. A, można oszukać system. Aha, już nie mogę drugi raz, ale można napisać więcej. Okej, dobra. Czyli mogłabym też zrobić coś takiego. Ciekawe, czy mogę to edytować. Tak, słuchajcie, zedytuję, że możecie więcej zrobić. Zedytuję, że możecie więcej zrobić. I ciekawe, czy się zdarzy więcej razy. Czy ktoś jeszcze nam coś tutaj da? Nie, no dobra. To ja mam też taki cel, słuchajcie. Nie będziemy przedłużać. Te osoby, które mają problem, to może dołączą. Ja mam też taki cel, aby zaprezentować Wam nowe narzędzia. Chciałabym Was zainspirować, chciałabym, aby powstały te nowe narzędzia, żebyście pokazali, co zrobiliście, żebyście się nauczyli. Ula, z czym masz problem? Czy w ogóle mnie nie słyszysz? Ja tutaj widzę, że Ula ma problem. Ula, czy w ogóle mnie nie słyszysz? Bo u mnie wszystko jest dobrze, być może coś u ciebie. Masz w ogóle słuchawki, czy masz głośno mówiący? Bo to też jest ważne. To w razie czego pisz, jakie narzędzia chciałabym Wam zaproponować? Toonie Tool, VT Comics, Tundu, Bird Tales i Storyby. Czy używacie któryś z tych narzędzi? To znaczy, chodzi mi o to, że nie tylko znacie, że słyszeliście, tylko czy wykorzystujecie na przykład, czy coś już robiliście z jakimś z tych narzędzi? Czy tylko na przykład znacie ze słyszenia, że po prostu wiecie, że coś takiego jest? Czy coś już może wykorzystujecie? Iwona Tundu, ok. To są narzędzia, które na początek wydają mi się
bardzo fajne do rozpoczęcia pracy i są tutaj przedstawiciele zarówno komiksów, czy też komiksowych obrazków, jak również przedstawiciele książeczek cyfrowych. Tak jest, Iwona. A czy Storybird wykorzystywałaś? Bo napisałaś, że tak, Tundu, a czy w Storybird też coś działałaś? Jakbyś mogła odpowiedzieć, to by było super. I mamy też każdy z tych narzędzi różni się czymś. Starałam się zaprezentować taką różnorodność. Czy damy radę warsztatowo przejść wszystkie? Zobaczymy. Wydaje się nam, że czasu jest dużo, natomiast pracy też jest trochę i chodzi o to, żeby to praktycznie przećwiczyć wszystko warsztatowo. Natomiast ja podaję, jeżeli załapiecie bakcyla, a czegoś nie uda nam się zrobić, to po prostu liczę, że załapiecie tego bakcyla, załapiecie inspirację i spróbujecie pracować z tymi narzędziami. Dobra, słuchajcie, mówiąc, ja chciałabym dzisiaj zacząć od Tuni Tool, ponieważ będziemy sobie tak stopniować trudność i będziemy tak uczyć się powoli, krok po kroku nowych umiejętności, żeby później już przy tych rozwiniętych książkach cyfrowych było już nam prościej. W związku z tym, żeby w ogóle mówić o tym, że mamy tworzyć jakąś twórczość, jakieś twórcze obrazki, do których będziemy dodawać teksty, chmurki wyrazowe, inne treści, no to oczywiście musimy poruszyć ten temat, dlaczego w ogóle chcemy to robić oraz skąd czerpać darmowe i legalne zdjęcia, czy też obrazki, które moglibyśmy wykorzystać do tych narzędzi, w których jest to możliwe. Więc fajnie pracować z takimi narzędziami, które wizualizują treści, ponieważ jest to świetna forma na urozmaicenie umiejętności i kształtowania takich umiejętności jak czytanie i również jak pisanie, praca z tekstem przecież, tworzenie krótkich lub dłuższych form wypowiedzi, angażowanie uczniów poprzez obraz, rozwijanie wyobraźni, zabawa w skojarzenia, tak? Pisanie własnych bajek, gdzieś tam być może wyłapywanie jakichś talentów, rozwijanie pasji, tworzenie opowieści i bajek. W związku z tym zgromadziłam to wszystko w takiej właśnie chmurze wyrazowej, którą również można pobrać jako obrazek i też wykorzystać później w takich komiksach, czy też w naszych książeczkach, które będziemy tworzyć. Czy znacie chmury wyrazowe i czy już wykorzystywaliście? Pojawiły się nowe uczestniczki. Ja bardzo serdecznie witam. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję tutaj za aktywność, za działanie, także no i za zasilenie nam parytetu płci oczywiście. Także serdecznie pozdrawiam i witam nową uczestniczkę. Okej. Pojawiła się z nami nowa uczestniczka. Tak naprawdę jesteśmy cały czas na początku. Ja rozpoczęłam od krótkiej rozgrzewki, od planu naszego dnia, od zaprezentowania, jakich narzędziach będziemy mówić po prostu. I teraz powoli, powoli wkraczamy w świat komiksów i cyfrowych książeczek. I teraz moje ostatnie pytanie, to właśnie przed chwilą to było, czy znacie narzędzie do tworzenia chmur wyrazowych? Czy znacie narzędzie do tworzenia chmur wyrazowych? Jeśli tak, to w jakim tworzycie chmury wyrazowe? Chmura wyrazowa to jest coś właśnie to, co ja tutaj tworzyłam, zwizualizowałam słowa. Fajniej jest mówić o czymś, jak mamy fajnie gdzieś zgromadzone słowa kluczowe. Wtedy zawsze możemy sobie spojrzeć i od razu wiemy, o czym mamy mówić, albo ewentualnie o czymś zapomnieliśmy. I to jest takie fajne. Słuchajcie, czy znacie chmurę wyrazową i czy już korzystaliście?
I piszcie, bo to jest gdzieś tam dla mnie informacja, co teraz zrobić. Czy kontynuować, czy zatrzymać się na chwilę, czy idziemy dalej. Okej. Jeśli nawet się trafi jedna osoba, która nie korzystała, wówczas będziemy z tego korzystać. Więc chmura wyrazowa ma to do siebie, że jeżeli pobierzemy ją i udostępnimy jako link, to ona jest aktywna, to znaczy interaktywna. Jak najedziemy na każde słowo, to słowo się nam zbliża, powiększa, nawet te małe się robią większe. Tak to funkcjonuje później na interaktywnej tablicy, czy też na interaktywnym monitorze lub na komputerze. I teraz skąd mamy czerpać legalne zasoby? Chciałabym, abyśmy teraz powiedzieli sobie, skąd czerpiecie, jak pobieracie obrazy, jeżeli korzystacie z Google. Jak to robicie? Jeżeli chcecie z wyszukiwarki Google wziąć jakieś obrazki, które chcecie potem wykorzystać, to napiszcie mi po prostu, co robicie, jaki macie styl. Jak pobieracie z Google grafiki? Po prostu napiszcie, jak to robicie. Ja za chwilę miała ekran i sobie też o tym powiemy. Znów jesteśmy w gronie samych kobiet, w związku z tym będę, kobiety przeważają zawsze, w związku z tym będę się zwracała do nas jak po prostu kobiet. Jak korzystacie z Google Grafiki? Jak pobieracie zdjęcie? To co robicie? Jakie kolejne funkcje robicie? Ja słuchajcie, znowu spróbuję udostępnić. Dzielę się swoim ekranem. Wiecie co, ja muszę to tak szybko robić. Dzielę się swoim ekranem. Już jest, pełen ekran. Ja sobie wejdę na Google. Tak, jestem na Google. Ja sobie tutaj muszę czat rozsunąć. Piszcie na czacie, ja tutaj sobie będę widziała, wiecie? Będę widziała w razie czego czat. Korzystałam z Flickr. Okej, dobra, to też jest właśnie fajne. Ja też tutaj dałam Flickr. No to dobra, to teraz z Google. Najwięcej ludzi. Widzicie mój ekran? Dajcie znać, widzicie mój ekran, mam nadzieję. Żeby potem nie wyszło, że ja gadam i mówię to, co robimy, a po prostu nie widzicie mojego ekranu. Dajcie znać, czy widzicie ekran. Przynajmniej jedna osoba, która może akurat teraz napisać. Czy widzicie mój ekran? Dobrze, dziękuję bardzo. No to teraz tak, zobaczcie, jesteśmy na wyszukiwarce Google. I popatrzcie, musimy na przykład, chcemy pobrać jakiś obrazek na jakiś temat, tak? Powiedzmy, że chcemy pobrać fajny obrazek z lasem, tak? Powiedzmy, że mamy zrobić jakąś prezentację o różnych lasach, drzewach i tak dalej. W związku z tym wpisujemy w Google grafikę las, znaczy w Google wpisujemy las. Robimy Enter, no i przechodzimy na grafikę. W tym momencie pojawiają nam się różne zdjęcia różnych lasów, tak? I z reguły, jak pytam ludzi, jak to robią, czy też szkolenia dla uczniów, czy też dla dorosłych, no to z reguły jest taka sytuacja, że właśnie szukamy zdjęcia, które nam się podoba, które jest fajnej wielkości, fajnej rozdzielczości, które pasuje nam właśnie do naszego pomysłu, do naszej prezentacji i klikamy lub też od razu klikamy prawy przycisk myszy i robimy zapisz obraz jako. No dobra. I z reguły tak ludzie mi odpowiadają. Z reguły, bo są oczywiście osoby i jest ich coraz więcej, które zwracają uwagę na to, skąd pochodzi to zdjęcie. Czyli czy to zdjęcie może jest legalne, czy w ogóle nie łamiemy praw autorskich, jeśli to zdjęcie pobieramy. W związku z tym
Jak to sprawdzić? No zobacz, jeżeli chcemy pobrać zdjęcie z legalnego źródła, wchodzimy na narzędzia i mamy tutaj coś takiego jak prawo do użytkowania. Klikamy na prawo do użytkowania i od razu pierwszą informację, jaką widzimy, to, że jest zaznaczona opcja z dowolną licencją. Jaka to jest dla nas informacja? Taka, że wśród tych wszystkich zdjęć, które tu widzimy na Google, które znalazł Google, są zdjęcia, być może także z licencją copyright, all rights reserved, czyli wszystkie prawa zastrzeżone. Czyli, że jeśli pobierzemy to zdjęcie, to łamiemy prawo autorskie. Jeżeli chcemy wśród tych zdjęć wyłapać te zdjęcia, które możemy wykorzystać ponownie, ewentualnie zmodyfikować, bo właśnie chcemy dodać do nich chmurkę albo tekst, to wybieramy przedostatnią opcję, oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych i słuchajcie, z modyfikacją, bo my dodając chmurkę, ramkę czy też jakiś inny gadżet do tego, modyfikujemy ten obraz, to zdjęcie, które pobieramy. Dlatego to jest bardzo ważne, czyli przedostatnia opcja. I wówczas, zobaczcie, on mi wyszukał te zdjęcia, które możemy pobierać i modyfikować. I zobaczcie, jak najadę na to, to widzę Wikipedia, oczywiście Pixabay, w większości są to właśnie PX, Here, czyli są to legalne strony, z których możemy pobrać. No i teraz waszym zadaniem jest poszukać jakiegoś obrazka, może być przedstawiający las albo cokolwiek innego i pobranie go na swój pulpit, bo go wykorzystamy do narzędzia, w którym będzie tworzyć chmurki i dodawać różne rzeczy. Więc bardzo proszę, żebyście w ten sposób pobrały w Google Grafika jedno zdjęcie, które Was zainspiruje, które później, które za chwilę tak naprawdę wykorzystamy. No dobra, ja szukam tego zdjęcia i w tym momencie, jak to zdjęcie mamy, może sobie pobiorę, szukam właśnie, co mogę pobrać. Wy też wejdźcie na Google Grafika, piszcie interesującą Was frazę, naciśnijcie narzędzia i wybierzcie przedostatnią opcję, czyli do ponownego wykorzystania. I teraz właśnie naciskamy prawym przyciskiem i robimy zapisz obraz jako. Zobaczcie, zapiszę jako las i dam na pulpit. Jako las i dam na pulpit. Ja sobie tu utworzyłam taki folder webinar i wrzucę do tego folderu webinar. Las. Zapisz. Czy wy możecie też to zrobić? Jak zrobicie, dajcie mi znać. Dajcie mi znać. Jak zrobicie, dajcie mi znać. Czyli ja tutaj pobrałam sobie zdjęcie lasu. Zobaczcie, takie. O. Tak mi pasuje, bo to są te takie zgięte, można to potem wykorzystać odpowiednio, żeby coś wstawić. Bardzo Was proszę, spróbujcie. Jeszcze raz pokazuję. Znajdujecie to zdjęcie, znajdujecie, jak piszecie las, wchodzicie w narzędzia, opcje tutaj ustawienia prywatności, wybieracie przedostatnie, szukacie obrazka, który spełnia Wasze oczekiwania, klikacie prawym przyciskiem myszy na ten obrazek, robicie zapisz obraz jako. Na pulpicie, czy też w jakimś folderze. Ja mam folderze specjalnie. Zrobiłam tak las i zwierzę. Super. Nie mam pojęcia, jak jest z pozostałymi osobami, czy też działacie, czy po prostu, czy nie wiem, czy być może działacie tak, że nie macie opcji po prostu pisania. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że widzę wasze informacje na czacie, jeżeli piszecie. No dobra, to mamy jedno. Tylko pokazuję kolejne źródło. Pixabay. Jeśli nie znacie Pixabay, to zachęcam. Pixabay to jest, większość zdjęć jest na domenie publicznej, tak zwanej CC0. Jeśli znowu tu piszę las, to pojawią mi się zdjęcia, które są, zobaczcie, jakie ładne. Klikam to zdjęcie. I tutaj zobaczcie, mamy informację CC0 Creative Commons, czyli wolne licencje. CC0 to oznacza
że to jest domena publiczna. Tutaj mamy twórcę, mamy ile zdjęć ta osoba wrzuciła. Informacja, że jest darmowe do użytku komercyjnego i nie wymaga przypisania. W tym momencie to znaczy, że nie musimy podawać autora. Oczywiście zachęcam, żeby podawać źródła zawsze, skąd pobieramy fotografie, skąd pobieramy obrazki i skąd pobieramy w ogóle materiały do naszych prezentacji, jeżeli wrzucamy informowania, skąd to wzięliśmy. Natomiast wystarczy, że klikniemy na darmowe pobieranie i mamy opcję do wybrania, jakiej wielkości obrazek chcemy. Jeżeli wybierzemy najmniejszy, pobierze nam się automatycznie, nawet nie musimy tak naprawdę mieć konta. Im większy chcemy, tym prosi nas na przykład o wpisanie kodu, o zatwierdzenie lub o utworzenie konta. Pixabay to taka, można powiedzieć, taki portal trochę społecznościowy, bo jak widzicie, można lajkować, można dawać gwiazdki, można nawet komuś wirtualną kawę postawić. Można oczywiście skomentować, można stworzyć konto, więc jeżeli macie znajomych, uczniów, byłych uczniów, albo sami jesteście takimi zapaleńcami fotograficznymi, lubicie robić zdjęcia, to można też tutaj stworzyć swoje konto i umieszczać swoją twórczość, dzielić się nią z innymi. Dlatego kolejne, chciałabym, żebyśmy spróbowali pobrać kolejne zdjęcie stąd, które też potem wykorzystamy. Ja pobiorę najmniejsze. Można zobaczyć, zaznaczam tutaj ten rozmiar, naciskam pobierz i automatycznie wylądował mi u góry. Ja go teraz przeniosę, to pobrane zdjęcie przeniosę do mojego feru webinar. Tak? Czyli w bardzo prosty sposób wyszukujemy na Pixabay i pobieramy właśnie zdjęcia. Zobaczcie, naprawdę zdjęcia są najróżniejsze. Różnych twórców, można świetnie wykorzystać właśnie do prac komiksowych, do prac z chmurkami, można wybrać, co się chce, także warto tutaj zaglądać, bo naprawdę, naprawdę są piękne, piękne zdjęcia. Gdzie nie klikniemy, to potem widzicie CC0 Creative Commons. Więc zapraszam do pobrania kolejnego zdjęcia, które będzie Wam pasowało do wykorzystania. Nie musi to być oczywiście las. Ja tak zaproponowałam, bo taką mam tutaj wizję. Natomiast nie musi to być las. Jak już pobierzecie, dajcie mi znać. To takie piękne zdjęcia, to też jesieni, pięknie kolorystyczne, piękna rodzina. Bo oczywiście Pixabay, super. Próbujcie, jak jest jakiś problem, piszcie. Jak jest jakiś problem, piszcie, jak powtórzyć, czyli Pixabay, wchodzimy na Pixabay, w miejscu z lupką wpisujemy jakąś kategorię, jakieś hasło i oczywiście, słuchajcie, tu mamy jeszcze opcje zaawansowane, możemy wybrać rozmiar, jaki chcemy, kolor, orientację i tak dalej. Świetnie, świetnie, czyli mamy już dwa zdjęcia, słuchajcie, jedno pobrane z Google Grafiki, takie, które jest legalne, czyli zwracamy uwagę na to, jaką ma licencję i mamy pobrane z Pixabay. Jeżeli lubicie pracować na symbolach, jeżeli lubicie pracować na symbolach, to chciałam Wam powiedzieć, że jest świetna strona, świetnie. Bardzo Wam dziękuję za komunikację, bardzo, fantastycznie się tak pracuje, jeżeli masz od razu informację zwrotną. To słuchajcie, to jest The Known Project. Ja zaraz wrzucę bezpośrednio link. Wspomniałam, że mogę Wam wrzucać linki. Proszę bardzo. Pixabay Wam też wrzucę, żeby było w czacie. TheKnownProject.com. TheKnownProject.com. Tak? The Known Project to są ikonki, słuchajcie. Ikonki na różny temat, tylko tutaj niestety nie zadziała polskie. Wpiszę polskie las i on znajdzie mi, ale nie wiem, czy to będzie skojarzenie z lasem. No widzicie, raczej nie. Ponieważ The Known Project jest oparte na anglojęzyczna strona, i szukamy po hasłach po angielsku. Musimy to kluczowe słowo pisać po angielsku, czyli wood, tak? Ja na przykład drewno, jakbym chciała, albo bym chciała drzewo, to wpisuję tree.
I wtedy pokazują mi symboliczne ikonki drzew. Zobaczcie, jakie fantastyczne. Czasem potrzebujemy, właśnie chcemy bazować na ikonkach, albo chcemy, żeby uczniowie pokolorowali. Właśnie forest, cały czas brakowało mi tego słowa. Dziękuję. Ja uczę niemieckiego i mówię niemiecki, niemieckie słowo akurat, ale dawałam radę, nie? No, więc zobaczcie, mamy też takie właśnie okrągłe na przykład. Możemy sobie też symbole drukować, też zalaminować i mieć właśnie do pracy takiej ikonkowo-symbolicznej. W prezentacjach umieszczać. Ja bardzo lubię pracować na symbolach, bo gdzieś tam to przykuwa i gdzieś tam nas naprowadza na to, co chcemy powiedzieć i jest też świetną formą dla odbiorcy, tak? Zwizualizowania treści danego słowa kluczowego, to, co chcemy powiedzieć. Zobaczcie, jak na przykład wpiszę pomysł, idea, to fajne wyjdą wizualizacje tego, tak? Że niby, zobaczcie, jakie tu jest fajne, podlewamy pomysł, nie? Który sobie rośnie. Naprawdę, bardzo fajnie, tak pobudza wyobraźnię też. Można do samej takiej ikonki, do samego takiego symbolu, słuchajcie, już dopowiedzieć jakąś historię, tak? Także u mnie to zaraz działa, tak? Po prostu jest akcja, reakcja. Więc też można, bo przecież praca komiksowa czy z książeczkami cyfrowymi, to nie znaczy, że musimy pisać jakąś wielką książeczkę, książkę, opowiadanie, historię. To mogą być na początku pojedyncze zdania, to mogą być słowa kluczowe, na przykład, z których coś się urodzi. I będziemy te umiejętności rozwijać, żeby później powstawało na przykład jakieś opowiadanie. Zobaczcie, obok też jest znaczek CC, zawsze to jest właśnie Creative Commons, czyli są to wolne licencje. Jeżeli nie znacie strony, a chcielibyście po prostu gdzieś tam zaprzyjaźnić się, poczytać więcej o tych wolnych licencjach, to jest świetna polska strona, dałam Wam właśnie link, creativecommons.pl, tam można sobie wszystko poczytać, słuchajcie, przystępnym językiem takim dla nas. I teraz, jak to się robi tu w ogóle? No dobry non-project, trzeba założyć konto. Ja mam założone konto przez Facebooka, więc od razu widzicie, że ja tu jestem zalogowana. Jak nacisnę na ikonkę, która mi się podoba, naciskam download i on mnie teraz prosi o pobranie formatu, wybieram PNG i od razu macie, czy chcecie jaką licencją chcecie, więc my wybieramy licencję Creative Commons, pobiera się, zobaczcie, od razu mam pobrane. I teraz jest ciekawostka, jak to się pobiera, ja to przenoszę do webinaru, ale pokażę Wam, jak się pobrał. Widzicie? Od razu się pobiera obrazek z informacją, przez kogo został stworzony i z jakiej strony. Czyli mamy już, źródło mamy już za sobą, tak? Czyli już nie musimy podawać autora, już nie musimy podawać, skąd wzięliśmy, bo twórcy się już zatroszczyli o to, żeby to było bezpośrednio przy naszym obrazku. Czyli pobieramy i od razu wiemy, kto jest autorem, skąd wzięliśmy, nie musimy sobie tego nigdzie zapisywać. I to jest też fajne i też od razu uczy nas, że ten napis jest po to, żeby właśnie poinformować nas, żebyśmy gdzieś tam w głowie mieli, że przestrzegamy tego prawa autorskiego. Więc tu chciałam Wam pokazać, bo naprawdę uważam, że to jest to bardzo fajne narzędzie. Jeśli macie ochotę, i chcecie, to bierzcie sobie jeszcze, tylko tak jak mówię, tu trzeba utworzyć konto. Jak to będzie wyglądało? Jeśli posłuchajcie, się wyloguję i pokażę Wam, jak to wygląda, jak on prosi o pobranie, jak się nie ma. Czyli znowu na przykład piszę idea i właśnie pojawia mi się, powiedzmy, właśnie ten, albo teraz sobie wezmę, to biorę może jakiś inny, ich jest dużo. Fajnie obrazuje tu na przykład, że do pomysłu już są potrzebne więcej osób, na przykład świetne. I naciskamy download, pobieranie, wybieramy sobie PNG. No i widzicie, on nas od razu prosi o to, abyśmy utworzyli konto. Nie pobierzemy bez konta, tak? Jeżeli chcemy, to możemy nowe konto utworzyć, albo naciskamy u góry login i zobaczcie, że mamy możliwość z Facebookiem. Jeśli macie konto na Facebooka, możecie od razu sobie się przez Facebooka zalogować. Ja tak właśnie robię. Muszę kontynuować jako Marta.
zobaczycie od razu, o co mnie prosi. I w tym momencie, gdzie już jestem, to co było na samym początku, bo ja się akurat w tej przeglądarce sobie nie wylogowywałam. W związku z tym, jeżeli Wam pasuje, to chcecie to teraz też przećwiczyć i chcecie mieć jeszcze jeden obrazek, to zachęcam, żebyście sobie tu stworzyli konto, bo potem zapomnicie po prostu, a jest to świetna stronka, na przykład co jeszcze mogę wpisać human i będę miała, zobaczcie, różnych takich fajnych ludzików i wszystko, co jest z tym związane. I mogę sobie najróżniejsze wybrać, tego naprawdę jest dużo, bo chcę wybrać na przykład woman, to też wpisuję, to od razu macie, ile tego jest, tak? 13 tysięcy ikonek, zobaczcie, najróżniejszych, awatarków, twarzy, czy też całych postaci, więc naprawdę jest czym wybierać. Chcemy na przykład mózg na przykład, tak? No to wpiszemy brain, od razu nam się też pojawiają najróżniejsze ikonki, więc tu jest naprawdę... Nie wiem, chcemy na przykład przyziemne rzeczy, ten, tak, napiszę. No i to też mamy, więc bo możemy pobierać takie symbole i tworzyć historyjki z symbolami na przykład. Też te symbole mogą nam służyć, wiecie, takie kości opowieści, prawda? Że te symbole są, ileś tam symboli, z tego trzeba ułożyć historyjkę, a potem przelejemy to na komiks lub też na książeczkę. Więc różne są etapy tej pracy. Najpierw skupiamy się na tym, żeby popracować w offline, a potem przenosimy to na online. To jest też bardzo, bardzo fajne. Na przykład jakbym chciała napisać bezpieczeństwo, security, no to zobaczymy, co mi wyskoczy. Też najfajniejsze, najróżniejsze kuteczki, nie kuteczki. A jak piszę internet, to co mi wyskoczy, to też mamy bardzo, bardzo duże możliwości. Dajcie znać, jak już będziemy mogli kontynuować, bo przechodzimy do pierwszego narzędzia. Dajcie znać, bo tak jak powiedziałam, nie ruszam bez Was. Czy coś powtórzyć, czy coś powiedzieć? To był właśnie teraz ten czas dla Was, że dacie radę, żeby to zrobić. I przechodzimy do narzędzia Tunitool. Dajcie mi znać, czy jesteście. Mam to, widzę teraz dwie uszy. Zanim przejdziemy dalej, słuchajcie, dalej, bo ja nie chcę zamykać udzielenia ekranu, wiecie, bo jak jestem w tym trakcie działania, to fajniej mi jest, właśnie pracować z Wami na zasadzie takiej, że lecimy po kolei. Wiesz co, to może być przeglądarka, bo ja mam sieć, mi pokazuje, sieć mam bardzo dobrą. Na jakiej, Iwonka, jesteś w przeglądarce? Chrome. Wiesz co, ja Ci powiem szczerze, że ja też jestem na Chromie, ale tylko na kliku. Wszystkie inne rzeczy robię na tym, na przykład jeśli chodzi na Operę. Ale powiedzcie, przerywa Wam mój klik, czy przerywa Wam działanie na tych stronach? Czy przerywa Wam to, co ja gadam, tak? To mówcie, to ja będę powtarzała. Słuchajcie, mamy dużo czasu. To nie chodzi o to, żebyście wyszły z frustracją, że wiecie, że Wam cały czas przerywało. Tak się może zdarzać, słuchajcie, to jest też technologia, nie wiem, to są różne czynniki, które mogą na to wpłynąć. Ja z mojej strony tutaj mam technicznie wszystko, bo mi tutaj daje też, wiecie, informacje. Więc po prostu piszcie, zrobimy jeszcze raz. Aha, dobra, to się tym nie martwcie. Bo to może być fleszowy problem, wiecie, że jak słyszycie mnie, a dajecie radę współpracować? Dajecie radę współpracować, to po prostu piszcie, jak będziecie mogli, nie? Mogły. Nawet jeśli, wiecie, ja na przykład się zagalopuję, a Wam się dopiero uda to napisać, to ja wrócę zawsze. Także bardzo proszę, żebyśmy taką dawali sobie przestrzeń do tego, że właśnie możemy zawsze wrócić, możemy powtórzyć, że chodzi o to, żebyśmy jednak te nasze cele zrealizowali i żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, bo naprawdę mamy czas, więc nie ma co się stresować. Czyli słuchajcie, podsumowując, mamy słuchajcie, z Google Grafika obraz, wiemy, jak to pobrać.
Mamy Pixabay pobrany też, czyli z domeny publicznej. Świetny zbiór fajnych rzeczy. I to mówię Wam, to może być Flash, wtyczka Flash, właśnie Java. No niestety, Click opiera się na tych flashowych rozwiązaniach i czasem tak jest. Może to też być wina przeglądarki. No i poznaliście też Gnome Project. Ja jeszcze raz dla osób, które być może nie zobaczyły, wrzucam te nazwy stron. I teraz na Pixabay, jeśli nie chcemy, możemy pobierać najmniejsze obrazki, czy też trochę większe za podaniem kodu, który się wyświetli bez zakładania konta. Natomiast na Gnome Project musimy mieć konto, możemy powiązać z Facebookiem, żeby pobierać ikonki czy też symbole. Dobra, to teraz słuchajcie, Tunitool. Tunitool to jest bardzo szybkie. Co się dzieje, Urszula? Coś się dzieje. Co to znaczy to coś? To jest właśnie to, nie? Że wy mnie słyszycie, widzicie, a ja muszę po prostu, ja was nie słyszę, nie widzę i nie wiem, co się dzieje i muszę po prostu, jest dla mnie jedynym źródłem informacji czat, na którym no, wy musicie pisać, więc też rozumiem, że jak w razie czego jest problem, no to też to tak działa. Mam nadzieję, Ula, że dojdziesz, to podejrzewam, że jak Grzegorz pisał, że to jakieś, że to mogą być te flashowe problemy. No ja bym próbowała wchodzić do Cusiną, w razie czego przeglądarkę próbować. Natomiast Tunitool to narzędzie bardzo proste, intuicyjnie. Do wybranego obrazka tła z bazy kolekcji lub też swojego, bo możemy swój załadować, możemy dodawać napisy i chmurki. Możemy dodawać rysunkowe elementy i to jest fantastyczne. Takie wiecie, czarno-białe postaci, czy też jakieś gadżety, dodatki, to spowoduje, że obraz tak zacznie żyć i będzie miał jeszcze dodatkowe informacje do przekazania. Naprawdę jest bardzo proste i szybkie. Zaraz się o tym przekonacie. I co, jak stworzymy ten obrazek komiks, to możemy pobrać to jako obrazek. Możemy też pobrać link i osadzić na stronie. No i co jest ważne, jest polska czcionka. To czasem po prostu no jest dla nas wyzwaniem, bo jeśli ma tej polskiej czcionki, to pisanie z dziećmi jest troszeczkę zakłócone. Natomiast tutaj jest polska czcionka, dlatego słuchajcie, zaczynamy działać. Jak będziemy działać? Ja będę Wam pokazywać najpierw na udostępnionym ekranie, jak ja coś robię. I potem będę robić jeszcze raz z mówieniem oczywiście i Wy możecie wtedy działać u siebie. Natomiast jeżeli nie umiecie się powstrzymać, na przykład i chcecie też od razu działać, jasne, że możecie, jasne, że jak pojawią się problemy, to po prostu piszcie. Natomiast jest wystarczająco czasu, że najpierw możecie posłuchać i zobaczyć, co ja robię i jak pokazuję, a potem wziąć się do działania, bo zawsze też będzie na to czas. W tym narzędziu chciałabym, żebyśmy stworzyli dwie rzeczy, dwa komiksowe obrazki i sobie potem tutaj linkami udostępniali. Ja Wam pokażę jak. Oprócz tego też zapisali jako obrazki na pulpicie. Dlaczego dwa? Bo jedno z obrazków, jakie proponuje sama strona, a drugie z obrazków, który właśnie pobraliśmy wcześniej, żeby tak wszystko się nam fajnie łączyło. Więc ja wrzucam Wam stronkę. I już pokazuję mój ekran. Jestem na Tunitool. Zobaczcie. To jest Tunitool. Tadam, tak wygląda. Proste narzędzie. Proste bardzo narzędzie. Jest tutaj opcja zmiany, ale tylko mam dwie opcje, zmiany języka, więc ja zostanę przy angielskim. I teraz mamy, jak widzicie, tutaj mamy Use Your Own, jakie mamy tła. To są tła, słupakiem sobie przesuwamy i możemy wybrać, jakie tło chcemy, co nas teraz interesuje, tak? To są oczywiście też tła wzięte z legalnych, dostępnych źródeł. Więc i najpierw będziemy korzystać z tła stąd. Natomiast jeśli chcemy pobrać swoje, to musimy suwakiem przejść na sam początek, żeby nam się pokazało, że możemy wziąć od siebie, tak? Że możemy wziąć od siebie.
Więc pierwsze, co robimy, to decydujemy się na tło. Ja się na razie pierwsze, co mamy, to decydujemy się na tło, które proponuje nam ten program. Czyli szukamy, co nam pasuje. Ja bym chciała te dwie małpki. Klikamy w te dwie małpki. Tak. I mamy już tło, jak widzicie. Co teraz możemy zrobić? Możemy dodać charakter, czyli osoby różne. Ale nie tylko osoby, bo też zwierzęta. Zobaczcie, jak sobie przesuniemy, to mamy tu różne, jeżeli byśmy chcieli, możemy dodać. Na przykład mogę dodać motylki, to klikam w motylki. Te motylki się tutaj pojawią, na przykład o na trawce, chcę je usadzić. Co ja mogę z tym robić? Mogę jak każdy obrazek trochę zmniejszyć. Zobaczcie, mogę schować pod spód, jeżeli by było więcej, dać na wierzch, mogę usunąć. Mogę, popatrzcie, pozmieniać, tak, horyzontalnie układ, mogę odwrócić, żeby było odbicie lustrzane, więc jest tu parę możliwości, można się pobawić i zobaczyć. Ja te motylki tak tutaj w rogu dam, żebyście widzieli, że taki gadżet dodałam. Mogę dodać chmurki oczywiście, no i przy okazji komiksów, co nas najbardziej interesuje, tak. Klikam w chmurkę, którą wybieram, przesuwam ją, bo ja chcę tutaj, żeby one sobie ze sobą rozmawiały, tak. Żeby napisać tekst, muszę kliknąć dwa razy w środek i otwiera mi się okno edycji. I tu wpisuję tekst. Słuchaj. Ale to narzędzie jest na serio fajne. Mogę sobie wybrać też czcionkę, jaką chcę, tak? Mam troszeczkę wybór tych podstawowych. Mogę nas zaznaczyć, czy ma być na środku, z prawej, czy ma być pogrubione, podkreślone, jaki ma być. Nawet mogę dać, jaki jest kolor. No i daję. Niestety nie mogę zmienić czcionki, rozmiaru, ale mogę zmniejszać. Widzicie, tak jak obrazki, więc jest to jakieś, powiedzmy, rozwiązanie, ale co mogę jeszcze zrobić? Mogę robić Enter, jeżeli nie chcę mieć takiej. Bo długiego albo mi się na przykład nie mieści, tak? Więc mogę to spróbować jakoś rozbić. O, tak, na przykład, tak? Żeby nam pasowało. Więc mamy trochę możliwości, tak, żeby jednak zyskać, co chcemy. Mogę zmienić też typ balonu. Zobaczcie, że będzie, gdzie ma być ten znaczek do mówienia. Bardzo fajne to jest, mi się wydaje, że bardzo fajne, intuicyjne. Mamy jedną chmurkę, no i teraz chcę dodać drugą chmurkę, co mu ten odpowie, tak? Więc znowu klikam. I ja już rozkminiam, do czego to z dzieciakami wykorzystam. I mamy, zmienię kolor, żeby można było zobaczyć różnicę. I apply, tak? I znowu mam takie, że to jest takie duże, więc spróbuję to zmniejszyć. Zrobię jeszcze tak. Jak widzicie, chcę, żeby się to tutaj zmieściło dla niego. No i wyszła mi taka tutaj opcja. Mogę też w ten sposób o sobie rozciągać. W ten sposób mi to wyszło. Zacina się obraz. To musi być naprawdę. Nie jestem w stanie z mojej pozycji ulu poradzić na to. Mogę zaproponować zmianę przeglądarki, tak? Nie wiem, na jakiej byłaś wcześniej. Ja, tak jak ci mówię, teraz jestem na operze i teraz czy zacinać się obraz, rozumiem, w kliku, tak? Pewnie. No to są fleszowe rozwiązania. Więc u mnie się nie zacina, a gdzieś tam to wszystko jest tutaj u mnie. Jakby coś tu było nie tak, to by u mnie się zacinało. To musi być po Twojej stronie. Ja będę. I zobaczcie, jak pobiorę, to co mogę jeszcze dodać? Dodatki różne. O, mogę dodać napisy, dodatki, coś tam przewijać, możemy zobaczyć, tak? Co tam chcemy. Tu dzieciaki mogą różne kombinacje robić. Ja bym chciała na przykład dodać tutaj do nich serduszka. Mogę oczywiście te serduszka zmniejszyć. O,
takie malutkie tu dać między nich na przykład, tak? Zobaczcie, ja to mogę też obracać i tu dodać. O, takie serduszka. I teraz co ja mogę, co z tym zrobić? Mogę zrobić też mema, tak? To jest taki typowy memowy, tu wpisuję tekst, on się ukaże u góry. No ale ja już stwierdzam, że już to jest ok, mi się mój obrazek podoba. I teraz co ja mogę zrobić? Zobaczcie, mogę wysłać do kogoś mailem, tylko to z reguły długo trwa, trzeba sprawdzić. Mogę od razu wydrukować, tak, zobaczcie, pojawia mi się okno, ja to będę wszystko pokazywać. O, i tak to będzie wyglądać, tak. Ja to teraz zrobię, oczywiście anuluj. Mogę załadować, więc zobaczcie, klikam download i od razu mi się ładuje, więc ja znowu daję nasz obrazek do webinaru. Znowu daję nasz obrazek do webinaru. Mogę edytować, ale słuchajcie, mogę też podzielić się z tym online, tak? Czyli naciskam opcję czwartą, save, share online. I tu macie podane, że bezpośrednio na Facebooku, czy też na Twitterze. Pojawia mi się okienko, naciskam zapisz ten cartoon, czyli ten komiks online. To trochę trwa, otwiera Wam się okno i możecie od razu bezpośrednio wrzucić to na jakieś tutaj media społecznościowe. Możecie osadzić na stronie, tak? Albo możecie pobrać link bezpośredni. Ja to teraz zrobię i Wy sprawdźcie, czy Wam ten link działa i czy widzicie mój obrazek. I teraz będę pokazywać jeszcze raz i Wy już też możecie działać, tworzyć swoje, tak? I zrobię close, czyli zamknąć. Ja sobie sprawdzę na mojej drugiej przeglądarce, czy jak tutaj wrzucę ten link, to się otwiera. Otwiera się. Czyli mamy, zobaczcie, mamy na dole, zawsze będziemy mieć napisane logo narzędzia, w którym to stworzyliśmy, ale to jest chyba zrozumiałe. Czyli mamy ten pierwszy stworzony z backgroundu. Tworzę jeszcze raz z backgroundu, tak? Czyli wybieram sobie obrazek, który potrzebuję, tak? Jakiś obrazek sobie wybiorę. O, biorę sobie te palmy, bo mi się podoba, już myślę o narzędziach. Wszystko, co wcześniej miałam, usuwam koszem, tak? Wszystko, co miałam, usuwam koszem. Wybieram sobie nowy obrazek. Jak to zrobiłam? Przejechałam suwakiem po backgroundach, czyli tłach i wybrałam ten, który mi się podoba. Teraz chcę dodać osobę. Więc szukam, co tu jest. O, świetnie, ludzik na hamaczku. Próbuję dostosować hamaczek, żeby wyglądało, że wisi pomiędzy tymi palmami. Nie wiem, czy się da, ale spróbuję tak dopasować. O, prawie da się. Jest. O, wisi sobie ludzik. Dodaję teraz chmurkę. Teraz bym chciała, żeby on myślał. Tak? Czyli myślącą chmurkę. Zrobimy, zmienimy kolor. Jest. Czasem jak się zatnie, słuchajcie, po prostu odświeżcie, robimy dalej. Tu nie ma co się przejmować. Pogrubiłam. Apply. Proszę. I mamy, przypominam, że chmurkę możemy zmniejszyć tak jak obrazek, czy też powiększyć, jak chcemy. Damy. Możemy dodać dodatki. I to dodamy samolot, który też możemy zmniejszyć. Niech sobie to gdzieś leci. Proszę bardzo. Więc jak widzicie, można to bardzo dużo. Możemy dodać,
O, delfinka, jak mamy wyobraźnię, tak, o. I tu jest. O, widzicie? Teraz chcę Wam pokazać, jak działa to forward i backward, tak? Czyli że to działa tylko pomiędzy dwoma gadżetami. Pomiędzy tłem to nie działa, że coś idzie na wierzch, a coś idzie pod spód. O, to tak dane, że niby skacze, nie? Taki jest w powietrzu. O. No i mamy, nie? Mamy. Tutaj też możemy dodać chmurkę, na przykład, że ktoś coś tam w tym samolocie myśli. O. Na przykład takie coś możemy zmniejszyć. Zmienimy może, nie zmieniałam czcionki, więc może zmienię czcionkę na jakąś impact. O. W ten sposób. I mamy. I teraz przypominam, co możemy zrobić. Zapisać. Download. Od razu nam się załaduje. Lub podzielić się z kimś linkiem. W tym celu naciskamy jeszcze raz na Save Online, aby uzyskać link. Mam nadzieję, że na czacie podzielicie się linkiem stworzonej historyjki. Pobierzcie link, ale zapiszcie również u siebie. U siebie, bo nam się to przyda do dalszej pracy. A ja Wam daję moje. Sprawdzam jeszcze raz, czy się moje otworzy. Tak jest, działa. Także czas teraz dla Was.
Jestem. Słuchajcie, mówiłam wam, że może się zdarzyć tak, że platforma po prostu mnie wyrzuci, ale to tym się nie należy przejmować, bo mówiłam, że szybko wrócę. Tak, więc wy i tak macie działać warsztatowo, w związku z tym robicie swoje, a ja na pewno tak szybko się mnie nie pozbędziecie, więc ja na pewno będę wracać. Znowu, słuchajcie, udostępniam swój ekran. Niestety, słuchajcie, to działa tak, że pchnianie ekranu strasznie przeciąża, wiecie? Strasznie przeciąża, no tutaj, tę platformę i w ogóle, i to tak potem się dzieje, że jak za długo jest, no to może wyrzucić, ale się nie przejmuję. Skończyłam na tym, że możemy pobrać link. Klikamy Save Share Online. Zobaczcie, że tu się zapisują na dole wszystkie historie, które ja zrobiłam. Ale jeśli chcę uzyskać link, jeszcze raz naciskam Save Discussion Online. I u góry jest bezpośredni link, który ja Wam właśnie wrzucę i bym prosiła, żebyście Wy mi też rzucili, bo bym chciała zobaczyć, jakie fajne, bo stworzyliście materiały. Natomiast można też osadzić na stronie bezpośrednio, tak? I zrobić na przykład, jak macie bloga albo stronę, właśnie ja wymyśliłam sobie, co zrobię dla uczniów. To można stworzyć samemu i dać puste na przykład chmurki, a oni mają na przykład dodatkowo wymyśleć, co napiszą w tych chmurkach. Również to jest super, tak? Mają wydrukować, na przykład przynieść. Och, przenieść się choć na chwilę. Super, super. Fantastycznie, bardzo dziękuję. Coś się dzieje. Żeby utrwalić nasze aktywności, można próbować stworzyć jeszcze jeden. Iwonka już stworzyła. I teraz naszym drugim będzie stworzenie z własnego backgroundu, tak? Czyli odświeżam stronę, żeby mieć pusto. I teraz wykorzystam zdjęcie, które wcześniej ściągnęłam albo przez Google Grafikę za pomocą odpowiednich ustawień prywatności, albo z Pixabay. Czyli żeby pobrać swój obrazek, naciskam Browse. Idę sobie na pulpit i szukam tam, gdzie mam webinar i wybieram sobie zdjęcie, tu co chciałam, to ja wybiorę zdjęcie, patrzcie, tego lasu, co wtedy ściągnęłam. O, mam tutaj takie zdjęcie, jest takie słabo, słabo dobre, no ale trudno. No i do niego, teraz do swojego zdjęcia mogę pododawać różne rzeczy, tak, czyli na przykład mogę dodać, właśnie, człowieczka na hamaczku, tak? Dostosować, żeby było widać, że wisi na drzewie. Mogę. Mogę dodać, że gdzieś tam w tle jest, albo gdzieś tutaj mamy dziewczynkę, która właśnie, o, powiększymy, tak? Która gdzieś tutaj jest na dinozaurze. O, idzie sobie. Co jeszcze mogę? O, mogę tutaj dodać jelonka. Za dużo mi się dało, który też gdzieś tam sobie tutaj skacze. O, o. Króliczka mogę, więc zobaczcie, można. Króliczek trochę za duży, ja go zrobię malutkiego, że sobie gdzieś tam. O, tam sobie gdzieś jest. O. Mamy całą opcję i o, małpa nawet jest. O, damy małpę. O, małpa, powiedzmy, że jest tutaj. O, gdzieś tam wisi. O. I zobaczcie, powstaje no całkiem fajne. Całkiem fajne. I teraz mogę sobie zmienić typ balonu, żeby on myślał z prawej strony. Tak, to sobie tutaj zmieniam. Bottom right. Co tu dodać? Co on sobie może myśleć? On sobie może myśleć. Mam jakieś zaćmienie, nie umiem wymyślić, co on może sobie myśleć. Słuchajcie, muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć.
Czapiam się w naturę, tak. Czapiam się. Albo jednoczę się z naturą. O. Jednoczę się z naturą. Apply. I mamy. I to samo, jeżeli chcemy załadować, robimy download i automatycznie pobiera nam się jako obrazek. Ja sobie to oczywiście przeniosę do mojego folderu webinar. Tu zniknęło, tu jest, żebym miała wszystko wypracowane tu. I oczywiście mogę pobrać jako obrazek, czyli znowu save share online. I save this cartoon online. I pobieram link. I daję Wam, żebyście sobie zobaczyli. Sprawdzam na innej przeglądarce, czy to zadziała. Tak jest, działa. Mam fajny, fajny obrazek, na którym dużo rzeczy się dzieje, bo to też o to chodzi. Iwonka, już dałaś kolejne. Tak, dzieci lubią takie, które można. Cud natury, fantastico. Tak, właśnie o to chodzi, nie? Że dzieciaki lubią, lubią takie rzeczy, na których coś się dzieje, prawda? I łatwo to się robi, właśnie, łatwo się też robi, można dużo zdziałać, też tak myślę. Też tak myślę, że to jest fajna sprawa. Więc mam nadzieję, że to zostanie wykorzystane. Dobra. Ok, czy ktoś jeszcze potrzebuje, wiecie, to jest teraz tak, to jakieś skończone to współdzielenie, żeby mnie znowu nie wyrzuciło. Czy ktoś jeszcze próbuje robić na bazie, próbuje sobie to przećwiczyć? Co? Czy ktoś jeszcze spróbuje? Zrobić albo podzielić się tym, co zrobił? Byłoby fajnie. Teraz nie wiem, czy inni uczestnicy mają problemy, czy dajecie radę. Super. A podzielicie się, Marzenka, spróbujesz dać, co fajnego wymyśliłaś. To jest to, nie? Dajesz radę. Dasz radę, dajesz radę. Czy może mam coś powtórzyć, czy może mam coś zrobić? Właśnie, słuchajcie, o to chodzi, żeby na początek powstawały nam takie proste rzeczy. Proste, po prostu, rozumiecie, bo jak zaczniemy od razu z grubej rury na trudnych, no to jak się będą pojawiać potem takie małe pułapki, no to się będziemy się po prostu gdzieś tam frustrować. Aha, Marzenka, dobra, dobra, bo słuchajcie, ten Turni Tool też można spróbować na tabletach może też trochę działać, tylko nie jako aplikacja, tylko po prostu z przeglądarki. Ale też zależy na jakiej właśnie przeglądarce. Dobra, słuchajcie, to zanim zrobimy sobie taką przerwę, to jeszcze chciałabym Wam pokazać kolejne takie krótkie narzędzie. I to krótkie narzędzie, słuchajcie, nazywa się, już Wam powiem, VT Comics. I słuchajcie, VT Comics jest znowu proste, szybkie, intuicyjne narzędzie. Nie musimy w ogóle zakładać konta, ale możemy, bo jak założymy, no to po prostu mamy tą, wiesz, jak powiem, swoją bazę danych, ale jak nie założymy, to wystarczy, że to zrobimy po prostu zrzutem ekranu, print screenem i sobie zapiszemy jako obrazek. Więc to też jest fajne, że po prostu nie musimy wymagać od dzieciaków, że mają tworzyć konta. To też jest super.
Generuje też polskie znaki, to też jest ważna dla nas informacja. Tu niestety czcionki zmieniać nie możemy, jest takie ograniczone. Natomiast tu już nie mamy tylko jednego okienka, tylko mamy aż trzy. Czyli rzeczywiście możemy stworzyć taki krótki komiks, czyli już jakiś zalążek historii, tak? Że coś się dzieje w jednym okienku, potem w drugim i trzecim. Więc to są takie drobne historie, gdzie w każdej klatce może coś się dać. Natomiast możemy dopasować tło, możemy dopasować postaci i różne chmurki. I tu jest duża baza danych. I ja Wam za chwilę wrzucę link do tego. To jest właśnie Wiki Comics. To jest to, co ja Wam stworzyłam na samym początku. Już spróbuję przejść do tego slajdu, czyli to jest to. To jest ten Wiki Comics. Ja tutaj stworzyłam właśnie w Wiki Comics. Stworzyłam dla Was ten powitalny, że tak powiem, komiks. To jest właśnie to. I już daję stronę, Ctrl V. I już udostępniam ekran, pokazując, co tu będziemy działać. Pokazując, co tu będziemy działać. OK. Zobaczcie. Jesteśmy na Wiki Comics. Ja sobie już otwieram czat, żebym widziała, czy na czacie coś się dzieje. Jeszcze raz daję tą stronę, jakby komuś umknęło. Wiki Comics. I teraz tak, jeżeli chcemy, słuchajcie, tu przyłączyć się do tego Wiki Comics, no to mamy, że musimy podać nazwę użytkownika, tylko litery, numery i podkreśnik jest pozwolony i e-mail i adres mailowy. Często to wpada do spamu na przykład. I oni wtedy prześlą właśnie hasło, tak? I wtedy jak będziemy się logować, to będziemy mieć nazwę użytkownika i hasło. Natomiast czasem to długo trwa, powiem Wam. Więc ja będę z Wami teraz pracować na zasadzie, że sobie będziemy to zapisywać. Naprawdę to długo trwa. I ja na przykład ostatnio czekałam bardzo długo, żeby mi się to pojawiło w spamie gdzieś i nie wiem, nie otrzymałam tego. Więc powiem Wam tak, my będziemy pracować na bazie tego, tak jakbyśmy z dzieciakami, czyli że sobie wytniemy to, co stworzymy, tak? Zrobimy zrzut ekranu i wytniemy. Więc tak, to jest nasza baza komiksów. Ciekawe, czy tu mamy też niby szukać, bo ja coś piszę w szukaniu, czy coś uda nam się znaleźć. Jak widzicie, nie, ale jest ktoś, epizod trzeci. O, jakieś dziecko próbowało coś robić. A jak się wpisze lektura, na przykład, nie ma. A jak się wpisze sam lektira chyba, tak. Też nie ma. A jak się napisze na przykład animal. O, zobaczcie, to jest całkiem dużo, nie? Różnych rzeczy. Zobaczymy, jak coś naciśniemy. Mamy po angielsku właśnie. Jak widzicie, tutaj jest też w ten sposób, że u góry można nie tyle pisać tytuł, co można podawać tak jakby część historii, tak? Co się działo wcześniej, co się działo potem, czyli takie u góry takie wprowadzenie, a tutaj już na przykład sama rozmowa. Więc nie wiem, można sobie spróbować poszukać, co tu inni napisali, natomiast widzę, że tylko i wyłącznie po angielsku jest, chociaż może ktoś jest zdeterminowany i uda mu się coś znaleźć, natomiast polskie czcionki są, co ja to bym mogła spróbować poszukać. Świat.
O, tu jest wymiana polsko-niemiecka szkół, a ankieta część trzecia. Zobaczymy to. Wymiana polsko-niemiecka szkół, co tu mamy? Poniedziałek po niedzielnej przygodzie z Neptunem. Aha, coś, no, fajny też pomysł. Storkowa przygoda z piętnastką. Środa zakończenie, w zasadzie początek współpracy szkół. Teraz ja Wam mogę u góry skopiować link. Super, cieszę się. I daj, możecie sobie też obejrzeć ten, co znalazłam polski. To jest też fajny pomysł na opisanie jakiegoś wydarzenia, tak? Więc czasem warto troszeczkę pomyśleć, co można znaleźć. Brunner TV, kampania 2010. Też tutaj mamy taki pomysł. Ktoś epizod drugi. To jest z niezłymi błędami. A tu jest jakaś ankieta. To też ktoś, co tu jeszcze można wymyśleć. Na przykład szkoła. O. Szkoła. Sketch coś znajdzie. Niestety nie. Nauka. Też nie ma. No więc po polsku trudno znaleźć, ale jest komiks na przykład. Zwariowany komiks Olivia Z i Nadia. No, coś dziewczyny wymyślały, jakiś swój pierwszy. Więc na pewno będzie zabawa, tak? Jest dużo porobionych takich, co widzicie, komiks próbny. O, próbują tutaj różnie wymyślać, tak? Komiks. No, ktoś też zaczął robić, także na pewno można coś tutaj potworzyć. Komiks na hiszpański też ktoś ułoży, tak? O. Bardzo szybko to się tworzy. Okej. My zaczniemy tworzyć ten komiks po prostu. Żeby go utworzyć, to naciskamy u góry Make a Comic, tak? Czyli zrób komiks. No i teraz wszystko opiera, i teraz tu mamy tytuł. Na przykład tu jest na tytuł całego, nie? Więc ja zrobię webinar sobota 19 maja, tak? Więc jak to widzicie, pojawia się tu u góry. Teraz mam narrację. I na przykład piszę. Tymczasem w sobotę o godzinie 9:00. I to się tu u góry pojawia. No i teraz ja mogę sobie wybrać scenę, tak? To niestety, słuchajcie, to jest takie małe. Co ja mogę sobie ewentualnie zrobić? Mogę sobie, słuchajcie, powiększyć Ctrl plus. O, no to może będzie bardziej widoczne. I teraz, no najlepiej jest sobie naciskać na te sceny. I one się po prostu będą zmieniać. Na najróżniejsze, tak? Tego nie ma w nieskończoność, bo to jest też ograniczone. O, zrobimy sobie tak. Postaci też możemy różne zmieniać, tak? Najróżniejsze mamy postacie. I teraz mogę chmurkę. I na przykład przybywajcie. Webinar nutsowy się zaczyna. Tak? Mamy takie coś. Nie możemy z tym nic zrobić. To jest ta różnica co do tego. Po prostu tylko wpisujemy i program nam automatycznie daje. Teraz. Możemy wybierać rzeczy dwie postaci. Możemy różne.
Kolejny na przykład. Taki. Cześć, słuchaj. Biskup wzywa wszystkich do kompostu. Mamy być online. Webinar się zaczyna. No i tak to wygląda. Teraz robimy dalej. Sobota. Po półtorej. Nie. Sobota, godzina 10:30. Robimy takie. Ta sama sobota, godzina 10:30. No i teraz też możemy wybrać cenę. Co tam chcemy? To może być ta sama scena. A może być inna scena, to wiecie, wszystko zależy od nas, co sobie wybierzemy. Trochę zabawy jest bardziej, tym bardziej, że no tu jest to, że trzeba klikać, bo nie wiemy, co będzie pokazane. Ten nawet fajnie tu wygląda. Ale można szukać innych. Zobaczcie, tutaj też jest fajne, na przykład do różnych zawodów, co mogą mówić, tak? Jakby chcieli. No ale mogą być też takie właśnie rysunkowe postaci, co pewnie się, o, takie duszki. Ja stworzyłam, tak? Czy też takie. No i teraz wpisujemy tuni, ból już mam obczajone, teraz Wiki komiks na tapecie. A jak u ciebie? To mówi ona. Teraz on co tam może zrobić? Ja wiem, skąd legalnie pobierać zdjęcie. Teraz mogę się wyluzować. Napiję się czegoś. I całkiem fajnie możemy tutaj trochę pisać. I ostatnie, co możemy dać w ostatnim, słuchajcie. Dalej robi, o, teraz tu. I teraz dam tą postać tego siedzącego pana. O. Za chwilę nastąpi prezentacja poznanych narzędzi. Dostańcie Państwo z
dniami. Czas na przerwę. I na przykład mogę też nie chcieć mieć osoby, tak? To klikam tak długo, aż mi tu się pojawi, że nie ma, tak? I wtedy ona zniknie. Chcemy jakąś narrację. Nie chcemy na przykład narracji. I mamy takie coś. I jak to już zrobiłam, jak widzicie, więc to jest proste też. No tak jak Wam mówię, jakbym była zalogowana, czyli jakbym w ogóle dostała, zobaczę, czy dostałam jakieś potwierdzenie czy coś, bo naprawdę, ale nie dostałam, nigdzie tego nie mam, nawet w spamie, więcej. O, spam. Nie mam tego w spamie. Zobaczę jeszcze na O2, ale to też nie miałam. W związku z tym czeka się długo, więc co ja robię? Robię print screen. Wrzucam na Paint. Tak. I po prostu wycinam sobie, co mnie interesuje. Przy tym. I robię plik. Zapisz jako. Wiki Comics 1. Zapisz. No i robię w ten sposób, słuchajcie. Natomiast jak będziemy mieć to konto, to będzie można pobrać ten link, tak jak ja Wam tu u góry dałam, tak? Tam te, co znalazłam. Swoją drogą sprawdzę zaraz, czy to się na przykład zapisuje jako ten webinar sobota 19. Zaraz zobaczymy. Otworzę w nowym okienku, wydziałajcie swoje, a ja spróbuję napisać webinar sobota 19 maja. Ciekawe, czy znajdzie. A widzicie, nie ma, no bo ja tego nie zapisałam. O, bardzo dziękuję, ja już to otwieram. Bardzo dziękuję. O, co ja tu robię? Mam nadzieję, że się inspirujesz, słuchaj. Mam nadzieję, że się inspirujesz. Świetnie. Jak coś za szybko, to mówcie. Więc działamy w tym Wiki Comics, słuchajcie. Miller, sobota, 19. Niestety nie znalazł. Więc trzeba było zapytać. Może komuś z Was uda się otworzyć, uda się, słuchajcie, zrobić. Natomiast no, mi się nie udało. Nie przychodzę, nie mam pojęcia dlaczego. Przecież spróbuję się zalogować na mój inny mail. Może coś tutaj ruszyło, coś mi się pojawiło. No, ale też tutaj nic nie widzę. O. Nie mam. Niestety, widzicie, nie przychodzi. Nie mam pojęcia dlaczego. Jeszcze raz powtarzam, jak to się robi. Żeby mieć czysty komiks, to robimy make a comic. Pojawiają się czyste sceny z reguły już przez nich proponowaną sceną i przez nich proponowaną osobą. Ja wybieram scenę tutaj, na tym pasku. Mogę napisać tytuł. Mogę dać narrację, która ukaże się tu u góry. Tak? I mogę wybrać chmurki i słowa. I za każdym razem wybieram scenę, dopisuję narrację i wybieram na dole osoby. Mogą to być dwie lub może być jedna. Jak będziemy klikać, to też pojawi się w pewnym momencie puste, tak? I wtedy zaznaczamy to, żeby ta osoba znika. Także próbujcie działać. Ja tu jestem w tle. Służę pytaniami. Wydziałajcie. Mamy te dwa narzędzia.
Słuchajcie, czas na przerwę. Jest 10:38. Myślę, że co? Spotkamy się tak za 5:11. Co wy na to? Dziesiąta 55. Się zobaczymy. 15, tak do 20 minut, to będziemy. Słuchajcie, ja jestem tu, ja sobie tak też przejdę do kuchni, czy też macie potrzebę do łazienki, czy coś sobie zrobić, przekąsić, zjeść, tak jak się umawialiśmy. To teraz, czy też chcecie podziałać, skończyć, jak się pojawią pytania, spokojnie piszcie. Po prostu jak ja się tu pojawię w okienku, to znaczy, że już zaczynamy. Natomiast ja jestem gdzieś tutaj po prostu w moim domu. Dlatego, jak będą jakieś pytania, czy coś, to możecie sobie zgromadzić i napisać, a ja tymczasem idę też muszę tutaj skorzystać z przerwy, ale jestem, nie wyłączam bynajmniej ani platformy, ani niczego, więc działajcie. Zamykam tylko na razie udostępnianie ekranu, słuchajcie, żeby właśnie potem na przykład mnie nie wywaliło, bo jak za długo to też jest, no to tak potem działa. Tymczasem przerwa dla Was.
Słuchajcie, powoli ja się pojawiam. Poczekam tu na Was, aż mi dacie znać, że też jesteście. Spokojnie, powoli, właśnie zrobiłam ciepłą herbatę. Nie wiem jak u Was, ale u mnie pogoda jest pogorszona. I teraz zimno jest tak w domu, że szok. Więc ja dlatego siedzę w takiej w ogóle bluzie. Najgorsze to jest, jak tak się właśnie zmienia. Wiecie, jak tak się w ogóle zmienia właśnie pogoda, nie? Że było tak ciepło i nagle się robi tak totalnie zimno. Więc właśnie u mnie tak jest. Dajcie mi znać, jak jesteście. Teraz czekam, czy ja zapisałem tamten komik. Dajcie znać, czy jesteście. Czy udało Wam się coś zrobić? Czy teraz jeszcze działacie? Jak tam? Okej, dobrze, to wykonujcie. Jak krótko przypomnę, co się działo. Słuchajcie. Przypomnę tak, że rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od tego, że Rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od tego, że zapoznaliśmy się z narzędzia, znaczy ze stronami, z których można legalnie pobrać zdjęcia, bo były nam one potrzebne do naszych kolejnych tutaj prac warsztatowych. Czyli ściągnęliśmy sobie zdjęcie z Google Grafiki, zwracając uwagę na pobranie tych, które nie łamią praw autorskich. Z Pixabay była też możliwość pobrania symbolu lub też jakiejś grafiki z The Known Project. Następnie stworzyliśmy nasz obrazek komiksowy w Toonie Tool. Później podzieliliśmy się tym, co udało nam się zrobić. Pobraliśmy jeden obrazek swój, a drugi komiks stworzyliśmy na bazie tła, które oferuje program. No i
Następnie zapoznaliśmy się z narzędziem Wiki Comics, gdzie poznaliśmy zasady tworzenia i jesteśmy w trakcie. Także jak macie jeszcze jakieś pytania, potrzeby, to piszcie. Zaczynamy następną naszą część po przerwie. Natomiast chcę, żebyście mieli takie poczucie, że robicie to od początku do końca. Można również spróbować jeszcze raz, czyli czy utrwaliła nam się ta czynność, to co robiliśmy wcześniej. I teraz poznamy pierwsze narzędzie do tworzenia książeczek cyfrowych za chwileczkę, ale zanim to narzędzie poznamy, stworzymy też własną chmurę wyrazową, bo ona nam się przyda właśnie do tego narzędzia. I fajnie będzie, że do tego nowego narzędzia, co stworzymy książeczkę, właśnie wykorzystamy wszystkie dotychczasowe stworzone przez Was rzeczy. Więc i te pobrane z Pixabay, i te z Google Grafiki, i to, co zrobiliście w Toony Tool, jak sobie zapiszecie Wiki Comics jako obrazek, to też to postaramy się wykorzystać. W związku z tym kończcie, jeżeli jest jakieś pytanie, potrzeba, żebym powtórzyła, to oczywiście to róbcie. Pokażę Wam, o czym będziemy mówić teraz. Little Bird Tales. Little Bird Tales. Czy znacie to narzędzie? Czy słyszeliście? Ja Wam na początek podam link do tego, co ja stworzyłam, żebyście zobaczyli, co można z takim narzędziem zrobić.
bo fajnie jest pracować na czymś, jak się uzna możliwości. Little Bird Tales, to będziemy musiały założyć konto. Jest to tworzenie prostej książeczki obrazkowej z własnych zdjęć właśnie. I to jest fantastyczne, ponieważ taka książeczka cyfrowa może być z wymyślonych obrazków zdjęć. Ale może być też opowiedzianą historią tego, co się u nas wydarzyło. Ja właśnie chcę Wam takie coś pokazać. Odsłuchajcie sobie krótką i przeczytajcie krótką historyjkę, a później porozmawiamy na ten temat, więc bardzo Was proszę, żebyście w wolnej chwili zobaczyli, co z tym można zrobić. I napiszcie mi też swoją refleksję. Nie chcę Wam gadać teraz, bo i tak nie słyszę. Dziękuję, dziękuję. Bardziej chciałam pokazać Wam, co można właśnie zrobić, że właśnie możemy dodać masę swoich obrazów, plus możemy dodać jakiś tekst. Możemy ten tekst czytać, ale możemy też mówić zupełnie co innego, dodawać też trochę od siebie, żeby tam nie było tyle tekstu, więc jak ile to daje fajnych możliwości pracy z dziećmi. Ale jak, gdzie nic nie widzisz, Marzena? Bo ja dałam link, który macie kliknąć. Oczywiście musicie mieć przeglądarkę, która, bo to również działa na flashu, więc musisz próbować to uruchomić w odpowiednich przeglądarkach. Tak jak Ci mówię, ja pracuję na Chromie i pracuję na Operze i to mi się sprawdza. Teraz próbuję to otworzyć na Chromie i również działa na Chromie. Fajne jest też w tej książeczce to, że możemy sobie robić przerwę, możemy robić stop, możemy odsłuchać jeszcze raz, więc super praca potem do pracy z tekstem czytanym i z tekstem słuchanym. Little Bird Tales daje nam też możliwość namalowania własnego obrazka na przykład, więc to jest też fajne, że możemy w bibliotece swoich zdjęć gromadzić też swoje malunki, co z pewnością jest dodatkową atrakcją dla dzieciaków. Więc ja bardzo, bardzo polecam również właśnie wykorzystywanie tego i to chciałabym, żebyśmy właśnie poznali. Możemy taką książeczkę pobrać w formacie PDF, wówczas tylko nie będzie słyszalny głos. To trzeba próbować może na jeszcze raz, bo to jest wina w takim razie przeglądarki.
Flesza być może na przykład, albo właśnie internetu. Tak jest, albo właśnie internetu. To ja Wam spróbuję udostępnić ekran i pokazać tą książeczkę. Poczekajcie, dzielę się swoim ekranem. Słyszeć będziecie, bo to ja będę słyszeć. Natomiast będziecie widzieć, jak to wygląda, te osoby, które nie widziały. Więc ja naciskam play i sobie wyłączę teraz głos, żeby mówić do Was i sobie historia leci, tak? Jak widzicie, ja dodałam tutaj obrazki. To opowieść o akcji, którą przeprowadziliśmy w zeszłym roku z uczniami obecnej trzeciej klasy gimnazjum i moich absolwentów. Dodaję zdjęcia i pod każdym zdjęciem mogę dać napis, a na stronie coverowej mogę też na niej dać po prostu jakiś napis. Ja jeszcze dodałam narrację głosową, czyli nagrałam to dodatkowe rzeczy, nie tylko ten krótki tekst, tylko jeszcze dopowiadałam wiele nowych rzeczy. Jak widzicie, to się odpala. Ja mogę oczywiście zrobić pauzę i mogę znowu play włączyć, więc to narzędzie daje nam taką możliwość. Możemy to umieścić na stronie, czy wysłać linkiem, czy właśnie na stronie lub też na blogu szkolnym, to co tą historyjkę, którą utworzymy. I tak jak mówię, to może być właśnie relacja z jakiegoś wydarzenia. To może być relacja, może być w ogóle wymyślona właśnie historyjka na podstawie obrazków, czy też na podstawie wcześniej tych komiksów zrobionych, i uczniowie mogą do tego dopisać narrację. To już jest to, co wy wymyślicie. Myślę, że tylko wyobraźnia nas ogranicza. Natomiast całkiem wiele możliwości. I zaczynam właśnie prezentować narzędzie do tworzenia książeczek cyfrowych właśnie od tego, bo daje nam tyle wspaniałych możliwości nie tylko pisania, nie tylko dodawania własnych zdjęć, ale również właśnie dogrywania narracji. Uważam to za wartość dodaną. W wersji bezpłatnej aplikacji możemy tworzyć to, co tutaj właśnie widzicie. Jedyne co, to nie mamy możliwości, mamy ograniczoną możliwość na przykład tworzenia klasy, tak? W związku z tym tutaj w tym ewentualnie możemy widzieć problem, ale wydaje mi się, że też nie ma, ponieważ możemy utworzyć na jeden e-mail i na jeden login i na jedno hasło. Po prostu możemy utworzyć wspólne konto, na które właśnie uczniowie mogą się logować, mogą tworzyć to przecież też w grupach. Każdy może stworzyć jakiś obrazek i może być książeczka z jednego obrazka wszystkich na przykład. To jest też fantastyczne, że uczniowie tworzą na przykład w Toonie Tool i później umieszczamy historyjkę z tego, tak? I każdy może podejść i nagrać swój głos, może wymyślić zdanie. To jest kwestia tego, jak my to właśnie zorganizujemy. Więc wydaje mi się, że możemy przejść do działania. Czy jesteście gotowi? Ja zaraz tutaj podam link do tej strony. Little Bird Tales. Ale tak, co ja mówiłam, że zanim tego przejdziemy, to utworzymy naszą chmurę wyrazową, bo ona nam się też przyda. Dlatego bardzo bym Was prosiła. Podaję stronkę i teraz widzicie, na jakiej stronie jestem ja. I teraz tak, ja polecam, żeby mieć tu konto, ponieważ wszystkie chmury wyrazowe mamy wtedy w jednym i możemy za pomocą linka podawać dalej. Natomiast możemy spokojnie też tworzyć bez konta, tylko wtedy my musimy sobie gdzieś to zapisywać.
To narzędzie świetnie się sprawdza, bo właśnie działa na wszystkich przeglądarkach. Nie ma tu problemu właśnie z Javą, czy też z Flashem, więc jest bardzo proste. Zobaczcie, tu wpisujemy webinar 19 maj, a tu wpisujemy słowa, które chcemy, tak? Czyli ja na przykład wpiszę narzędzia, które poznaliśmy, tak? Zrobię chmurę wyrazów z narzędzi, jakie poznaliśmy. Tuni tool. VT Comics, Pixabay, tabulatorem albo enterem przechodzimy dalej, Google Grafika, Little Bird Tales, bo to robimy teraz, Known Project, teraz World Art, czyli mamy chmury wyrazowe, komiksy, chmurki tekstowe, wizualizacja, symbole, ikony, zdjęcia, obrazy, tekst, wyobraźnia, opowieści, historie, bajki. Czyli piszemy tyle, ile chcemy, tak? I jak naciśniemy tutaj Visualize, to nam się to zwizualizuje i on zaproponuje nam jakiś styl. Natomiast jeżeli ja chcę zmienić, mogę tu wybrać, co chcę zmienić. Na przykład chcę takie serce zrobić. To wybieram i znowu naciskam na czerwony przycisk Visualize. I wyszło mi w serce. Natomiast w ogóle nie podoba mi się czcionka. W związku z tym mogę wybrać którąś czcionek zaproponowanych, które są oczywiście oznaczone tutaj, że są dostępne. Tak, i widzimy, już się zmienia, już jest bardziej widoczne. Możemy zmienić też ustawienie, że nasze wyrazy mogą być w formach. To sobie też zmieniamy poprzez tutaj Dancing World, poziomo, pionowo, pomieszane. Fajnie, że to jest po prostu pokazane i widzimy, jak to jest. Zobaczcie, możemy mieć, że możemy zdefiniować, ile ma się w sercu słów pokazać, tak? Czyli widzicie, zmniejszam, czyli jest mniej pełne. No, w zależności, co chcemy, może mieć tak dużo, o, na przykład. Na który nie najedziemy, to on nam się pokazuje, więc jak chcemy, możemy też zrobić tak, jak zaproponuję, więc wybieramy, jaka opcja nam odpowiada. Co możemy jeszcze? Możemy styl wybrać, czyli dopasować jeszcze kolorystycznie, tak? Jakie jest nasilenie kolorów, tak? O, można zrobić tak, co nam odpowiada. Co jeszcze możemy? Możemy tło zmienić na jakiś kolor, ale najfajniejsze jest przeźroczyste. Możemy zobaczyć, jak to. Możemy też totalnie zrobić transparentne albo troszeczkę dać, tak? Jaka ma być szybkość animacji? Tak? Czyli jak tam się gdzieś tam będzie animować? No tak naprawdę, czy ma się powiększać? Czy ma się też na przykład odwracać? Tak? Czyli że jak mam odkreślone to rotate, to on zostaje taki, widzicie, krzywy. A jak to znaczy rotate, to on się robi na prosto i to jest fajne. No i za każdym razem robię visualize, żeby gdzieś tam to poprawić.
jak nam się stworzy to, co nam odpowiada, to po prostu robimy u góry. Możemy, jeżeli zrobimy zapis, to będzie nas automatycznie prosił o to utworzenie konta, ale możemy też share, to już wiecie, że możemy to wysłać na społecznościówki, e-mailem do kogoś, zapisać na stronie Embed lub pobrać link. Więc ja skopiowałam i teraz spróbuję Wam to skleić. Możecie sprawdzić, czy Wam działa i dać znać. Ja też mogę tu pokazać, jak kleję, to zadziała mi ta strona. Zadziała, więc możecie też to robić bez tworzenia konta. I bardzo bym chciała, żebyście teraz spróbowali. A przy okazji, jak będziecie chcieć stworzyć konto, to po prostu stworzycie. I można to załadować i zapisać jak obrazek. Albo standardowe PNG, albo JPEG. Zrobię standard PNG i zobaczcie, że mi się już tu pojawiło. W związku z tym ja jak zwykle zapiszę to do przeniosę to do mojego webinarowego folderu dzisiejszego. I bardzo Was prosiła, żebyście wyspróbowali jakąś chmurę wyrazową stworzyć. Przyda nam się też do tej książeczki. Czyli jeszcze raz. Wchodzicie na tą stronę World Art, którą tu macie na czacie. Nadajecie tytuł u góry. Wstawiacie swoje słówka, które chcecie, tak? I wybieracie figurę. Wybieracie czcionkę, układ oraz styl, jaki ma być. I za każdym razem, jak chcecie zobaczyć efekty, naciskacie Visualize. Tak to wygląda. Za każdym razem, jak coś chcecie, naciskacie Visualize. Więc działajcie, jak macie jakieś pytania, to też pytajcie. Jeżeli jest jakiś problem, to też piszcie. W którym miejscu wpisać wyrazy? Już pokazuję. Uwaga, robię tak jakby od nowa, czyli wchodzimy na pustą, World Art. Jesteśmy na pustej, naciskamy Create. I przechodzimy do tej bazy. I w słowa wpisujemy, dlaczego, poczekajcie, bo ja nie rozumiem, dlaczego mi się tworzy to samo. Jeszcze raz, Create. I słowa wpisujemy tutaj, w te tu. O, tu macie taką, tu wpisujecie tytuł, test na przykład.
A tu są taka jest tabelka i tu wpisujemy słowa, tak? Webinar i Enter albo tabulator. Ja Enter. Ty Enter. To co chcecie, tak? Może być żółty, może brakować jakichś liter, na przykład od Kiewska. Może. Takie coś. I tak wpisujecie, ile chcecie, i robicie visualize, żeby Wam się pokazało to, co macie. Tak to wygląda. Czasem nie łapią polskich znaków. W związku z tym trzeba tutaj to zmienić na przykład. Na ten jakiś nam proponowany. O, Herustika na przykład. Visualize. I sprawdzić, czy wszystkie się pojawią. Polskie. Znaczy tutaj jest akurat żółty, polskie znaki były. I potem robimy layout, styl, znowu wizualizujemy i u góry załadujemy jako obrazek, a mi podacie tooling. Także działajcie, jak jakieś pytania, jeszcze raz to piszcie. Piszcie wszystko. Ja będę pokazywać nawet 5 razy, jak trzeba będzie. Nie widzę strony, na której Pani pracuje, stąd moje wcześniejsze pytanie. Word Art dawałam wcześniej, tu macie, już daję znowu linka. www.wordart.com. Tutaj. Jeszcze raz, jesteśmy na Word Art. Create i słówka wpisujemy w te, ja to wyczyszczę, bo to on mi pamięta cały czas, co robiłam wcześniej. W te wolne to wpisujemy słówka. Wpisujemy tytuł, a tu wpisujemy słówka, jakie chcemy, zmieniamy figurę, czcionki, cały czas robimy wizualizację. I tu znowu mamy share, czyli pobierz link albo podziel się na portalach społecznościowych, więc pobieracie, możecie umieścić na stronie, my się tu podzielimy linkiem właśnie, a jako obrazek pobieracie download, tak? I to sobie zapisujemy do naszej wesołej gromadki,
A tutaj Wam też wrzucam w prezentacji link właśnie, co do czego służy, tak? Czyli jak zmienię kolor, o, Iwonka szybka, czyli tu właśnie, zobaczcie, wpisujemy słowa, jak zobaczycie, shape, wybieramy kształt, tu wybieramy czcionkę, układy słów, kolory, ewentualnie animacje. I możliwość wydruku. Tak. Tutaj słuchaj, takim czerwonym przyciskiem, co tam jest, to zawsze musimy nacisnąć, żeby wizualizować. Ja zobaczę, co tutaj wyszło. O, proszę, jak ładnie. Tylko, że zobacz, wybrałaś czcionkę, która słońce nie trzyma, nie czyta polskich znaków. Jak coś takiego zobaczysz, to musisz zmienić czcionkę, tak? Nie czyta polskich znaków, więc trzeba po prostu zmienić. Już pokazuję. Font, to są czcionki. Lecimy zmienić. BP Replay powinien zawsze pokazywać polskie znaki. W związku z tym tu nie ma żadnego problemu. Żeby właśnie nie było takiej sytuacji jak tutaj, że słońce, słońce. Czekam jeszcze, może ktoś się z nami podzieli. Chmurkę zapiszcie też jako obraz. Chmurkę zapiszcie też jako obraz. I zaraz działamy na Little Bird Tales. Ja już podaję stronkę Little Bird Tales. Ctrl C. I spróbujemy zrobić sobie coś takiego, żeby opowiedzieć o tym, co robiliśmy od początku na webinarze. Co wy na to? Czyli, że najpierw mieliśmy rozgrzewkę, potem właśnie poznaliśmy strony, z których możemy czerpać legalną grafikę. Wrzucimy właśnie jakiś obrazek z tego wzięty, dodamy tekst, później też możemy dodać nagranie głosowe, później dodamy komiks zrobiony w Toonitool, czyli że właśnie zrobiliśmy obrazek komiksowy w Toonitool. Później kolejny slajd to dodamy, Viti komiks z tymi trzema klatkami, a później dodamy chmurkę też na przykład wyrazową, że też stworzyliśmy chmurę wyrazową i oczywiście też stworzymy z jedną stroną, spróbujemy sami stworzyć, namalować, zrobić taki cover. Taki jest mój pomysł, żeby spróbować tak na procesie pracować, opowiedzieć tą naszą historię, no i podzielimy się linkami, jak to z naszej perspektywy wygląda. Także to będzie, więc może ja po prostu pierwsza pokażę, jak to się robi. Tak okrojonym tego słowa znaczeniu, a później wy spróbujecie pracować, ale zacznijmy od tego, że założycie po prostu konta. Więc bardzo proszę, abyście weszły na tą stronę. Ta strona ja już udostępniam. Wygląda tak. Ona jest też dostępna na, jak ktoś ma iOSy, tak, to jest dostępna. Sign in, czyli zapisz się.
Musimy tutaj wpisać e-mail lub nazwę użytkownika, jakieś hasło, które wymyślimy. Jak widzicie, wymyślcie jakieś takie hasło, które zawiera jakiś znak specjalny, cyfrę. Można napisać szkolny kod, ale to jest wtedy, kiedy to jest jak dotyczy się. To się wpisuje kod ze szkoły, to jest dla uczniów. Try for free musimy wejść i totalnie stworzyć konto od nowa. Czyli pierwsze imię, tak mi to od razu podpowiada. Drugie imię, możecie, ja często piszę skrót na przykład nazwiska. Tu wpisujecie swój e-mail adresowy, tu wpisujecie hasło minimum 8 znaków. Potwierdzacie to samo hasło, zgadzacie się na warunki użytkowania i można użyć swojego prywatnego. Oni tutaj piszą, że jeżeli użyjemy na przykład maila szkolnego, no to że będzie. Że być może jest tak, że szkoła może odblokować takie maile, które dostają z Litterbytels, dlatego proponują, żeby jednak tworzyć na koncie prywatnym. Więc też to naciskacie i create my account. Tak? To teraz nie pamiętam. Zobaczymy, czy mam na obu kontach. Próbuję utworzyć też razem z Wami nowe konto. To nie pamiętam, czy już nie podawałam tego maila. No, już jest użyty. No tak, ja mam na obydwu mailach utworzone, więc niestety nie doprowadzę tego do końca. Natomiast Wy bardzo proszę, abyście to zrobili. Create my account. W momencie, kiedy to zrobicie, to wtedy logujecie się już przez sign in. Super. Teraz ja się muszę, słuchajcie, zalogować. Byłam zalogowana, nie mam pojęcia, dlaczego teraz nie jestem. O, jestem. Dobra. Ja już na moim koncie, jak widzicie, mam jakieś książeczki. To, co tu jest po lewej stronie, to widzicie, jest załaduj do premium, tak? Czyli to jest do tej wersji płatnej, my skupimy się na wersji bezpłatnej, tak? Tu macie właśnie, widzicie moją książeczkę Pożeracze Smutków. Widzicie, jak to wygląda, jak się już coś utworzy. Że w każdej chwili możemy edytować, właśnie playem możemy ją odtworzyć. Mamy więcej opcji, że właśnie pobrać link, skopiować, pobrać jako PDF, czy też usunąć. No i że możemy pobrać też kod embed, czyli osadzić na stronie. Co teraz zrobić, żeby tworzyć nową, tak? Więc jeżeli chcemy stworzyć nową, to tworzymy create a tale, czyli stwórz opowieść. I teraz zobaczcie, tu u góry dajemy tytuł, czyli webinar 19 maj. Kto to utworzył, tak? Damy mój skrót Flobo. Możemy też mieć draw. I to jest właśnie, przechodzimy w taki, wiecie, w taką stronkę takiego padu do kolorowania. Możemy też tu malować, tworzyć, możemy załadować jakiś obrazek i nanimować. Mogą dzieciaki też coś na przykład samemu stworzyć, jakiś napis, cokolwiek, tak? Bo tu można się pobawić, tak? Że można tło czymś właśnie zrobić, trzeba się pobawić, żeby zobaczyć, tak? Wypełniać też obrazki, a możemy też załadować na przykład jakiś obrazek. Na przykład ja załaduję ten. O. I tu można coś napisać, tak?
O. Chcesz namalować. Zawsze robimy wstecz, tak? Weźmy sobie tu. Można dodać też taki tekst, tak? Napisać webinar. Tu nie widać. Zwiększamy. Na przykład chcemy mieć 72. Poszło trochę do góry. O. Podnosimy. Też taka trochę, wiecie, zabawa. O, webinar. Możemy też zrobić clear, czyli czyścimy. Jeszcze raz pokazuję. Normalnie wsadzamy jakiś swój obrazek. Trochę to wymaga zabawy, ale myślę, że dzieci to akurat będą chętnie tutaj malowały. Tak, więc możemy namalować serduszko. Zaznaczamy w ogóle grubość, tak? O, czy możemy wypełnić. Czy takie wiecie? Typowe do malowania elementy. Wstecz też możemy robić, tak? Jak chcemy dodać test, to klikamy. Tutaj webinar. Pięknie nam też to zmienia, tak? Trzeba pamiętać, żeby chyba wcześniej zmienić, to wymaga jednak troszeczkę od nas zabawy. 72 zrobię, o. Wcześniej trzeba zrobić zamianę. Wiecie, żeby się potem nie frustrować, że nam to gdzieś odpadło. Niestety nie mamy możliwości edycji, że to przesuwamy, czy coś z tym robimy. Widzicie, od razu pojawia się nowy. 19 maj. Więc musimy wziąć to też pod uwagę. Możemy po prostu robić też wstecz, zaznaczyć i usunąć, tak jak nam pasuje, tak? Więc jak stwierdzamy, że to już jest zrobione, to po prostu pierwsza opowieść, tak? O, nie wiem, czy to się tu zmieści, więc usunę i zrobię z mniejszym rozmiarem, na przykład 48. Pierwsza opowieść. O tak. Teraz to zapisujemy. Zapiszemy. Tu zamykamy krzyżyk i widzimy, że ona się pojawiła tutaj, tak? I coś możemy mieć na stronie tytułowej, albo nie musimy. Jeżeli chcemy nagrać, to naciskamy oczywiście zielony przycisk. Zezwalamy na wszystko, tak? Jeszcze raz. Moja pierwsza cyfrowa książeczka. Stop robię, ja to sobie odsłucham, nie wiem, wy nie będziecie słyszeć. Całkiem dobrze słychać, tylko niestety jak nie mamy dobrych tutaj akustycznie tych dźwięków, to taki szum słychać w tle. Ja robię stop, chcę nagrać jeszcze raz, bo było słychać, co wcześniej mówiłam, bo to bardzo szybko działa, więc trzeba, żeby była cisza. Jeszcze raz. Moja pierwsza cyfrowa książeczka. No i to, co mamy, jeżeli mamy, to musimy nacisnąć zielonym przyciskiem Save. Tak? I zobaczyć, że mamy
hasło saving, czyli że to nam się zapisuje. Tak? I widzimy tutaj, że mamy cover, czyli okładkę z dźwiękiem. I teraz, jeżeli chcemy zrobić nową stronę, to naciskamy Add Page. Słuchajcie, to zawsze trzeba po prostu zrobić Add Page, żeby było wiadome, pomimo czasem ona się ukazuje, czasem się nie ukazuje, więc robimy. No i teraz możemy dodać z galerii, na przykład, zobaczcie, jak naciśniemy galerię, to on tutaj zapisuje różne rzeczy, które ja na przykład wcześniej miałam, tak? O, pokażę mi wszystkie, które ja wcześniej dodałam, jak coś trenowałam, czy coś takiego. To jest nasza galeria. Więc tutaj nie mamy bazy zdjęć, z której możemy korzystać. Więc teraz załadujemy nasze zdjęcie, czyli to, co robiliśmy jako pierwsze. Ja szukam mojego webinarowego folderu. Jako pierwsze to sobie poznaliśmy strony Pixabay, no Project i pobieraliśmy, tak? Więc ja załaduję, zobaczcie, jest. Dziwne, bo wyszło czarne. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, jeszcze raz załaduję, spróbuję to. Może dlatego, że jest tło przeźroczyste, wiecie? Dalej tak jest. Dobra, to wybiorę zdjęcie. Ja dałam to zdjęcie. O, jest. Więc symbol najwidoczniej nie ma tła i dlatego tak się stało. I chcę dać na przykład tekst. Pobieranie zdjęć z legalnych źródeł Pixabay.com. Zaraz zobaczycie, bo nie zawsze chwyta polskie znaki, więc to też jest ważna dla nas informacja. I teraz, jeżeli chcę dograć, mogę podejrzeć zawsze, zobaczcie, preview. I on nam pokaże, jak ta książeczka wygląda. To mogę robić w każdej chwili, tak? Jeszcze nie zobaczyłam, napisałam tej strony, w związku z tym jej nie widzi. Natomiast dogram się jeszcze. Najpierw pobieraliśmy zdjęcia z legalnych źródeł. Poznaliśmy stronę Pixabay, The Known Project oraz nauczyliśmy się pobierać zdjęcia z Google Graphics. Pamiętajcie, żeby zawsze nacisnąć zielony przycisk. No i jak to mamy, to naciskamy Add Page. Czy mamy jakieś niezapisane zmiany, czy jestem pewna, że chcę je zrobić? No, nie jestem pewna, bo nie napisałam Save. Widzicie? Musicie nacisnąć, przepraszam, nacisnąć Save. Nie bójcie się, musi się pojawić nam informacja. Save. Mamy. I tu macie zaznaczone, zobaczcie, druga strona i że jest i głos, i napis. Tak? Znowu ładujemy kolejną, którą chcemy, czyli że tworzyliśmy te komiksy w TunniTool. To zawsze, słuchajcie, trochę cierpliwości, bo to zawsze trwa, żeby się załadował. Mam. I wpiszemy. Następnie tworzyliśmy komiksowe obrazki w narzędziu TunniTool. Tak? I chcę dograć tekst. Znowu zezwól. Zamknij i nagrywam. Kolejnym naszym krokiem było tworzenie komiksowych obrazków z wykorzystaniem narzędzia TunniTool. Najpierw opracowaliśmy komiks na bazie zdjęcia proponowanego przez program, a później na bazie zdjęcia z pobranych wcześniej zasobów. I robicie stop. I co jak zwykle? Save. I jeszcze raz save, żebyście zobaczyli, jak się tutaj pojawia takie coś. Jeżeli się nie pojawia, to tak długo naciskamy save, aż się pojawi.
To czasem nie łapie, więc trzeba próbować parę razy. Pamiętajcie, ta strona działa na flashu, więc nie należy się irytować. Natomiast co tu widać? Że się chyba mój głos nie nagrał. W związku z tym przechodzę do strony i nagrywam jeszcze raz. Naciskam na zielono. W kolejnym kroku poznawaliśmy narzędzia do tworzenia komiksowych obrazków. Tworzyliśmy komiks do obrazka pobranego z proponowanych teł w narzędziu, a następnie pobraliśmy swoje tło, czyli swój obrazek pobrany we wcześniejszych ćwiczeniach. I stop. I robimy play. Ja nie będę teraz powtarzać, ale tam skoro zacięłam, w związku z tym nie będę teraz nic robić. Jak naciśniemy sobie na to settings, to moglibyśmy coś pozmieniać, ale niestety to jest tylko wersja pro. Dobra, znowu spróbuję zapisać i zobaczę, czy coś tam się zmieni. No i jak widzicie, trzeba mieć trochę cierpliwości, żeby zapisać. Współpracuję. Stronkę możemy też zawsze skopiować. Zobaczcie. O, parę razy muszę kliknąć czasem, żeby to poszło. Ale zobaczcie, że to dalej mi się nie pojawiło, więc odsłucham, żeby zobaczyć, co tu jest. Czyli preview. Zobaczyć podgląd. Zaraz zobaczę, co tu jest nie tak. Więc ja już widzę, że został sam tekst, ale niestety się tutaj do tego się nie nagrało i nie mam pomysłu akurat dlaczego. Tak czasem nie. Zrobię zapamiętaj, żeby mnie to cały czas nie, się nie pojawiało. Dobra, jeszcze raz. W kolejnym kroku tworzyliśmy komiksowe obrazki w narzędziu Toony Tool. Spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, zobaczymy na drugie. Nie mam pojęcia czemu. Zobaczymy jeszcze raz. Ale to fajnie pokazuje, że po prostu, słuchajcie, nie należy się stresować, denerwować i frustrować tym, że coś nam nie wychodzi. Tylko po prostu jedziemy dalej, tak? Piszemy tekst. Kolejne zabawy. Tool. Spróbuję nagrać. Kolejne zabawy z narzędziem Toony Tool, które ma bardzo dużo możliwości. Jak słuchuję, to wszystko jest ok, słuchajcie. Więc nie mam pojęcia, dlaczego to po prostu się tam wcześniej nie zapisało. Najwidoczniej też może tak być, że coś zadziałało na stronie. Zobaczymy, co się teraz stanie. O, teraz wyszło, widzicie. Więc nie ma co się stresować, tylko po prostu tworzyć nową stronę. Tak mi się wydaje, że po prostu nie ma sensu 5 razy robić tego samego. Tylko w ten sposób działać. I kolejnym punktem były komiksy na stronie
Creative Commons, tak? Można pododawać jeszcze, nie wiem, linki do stron i tak dalej. Zobaczymy, czy się nagra. Kolejnym etapem było tworzenie komiksu, już składającego się tak jakby z trzech scen. Wykorzystaliśmy do tego stronę VT Comics. Zrobię save. Jestem raczej pewna, że mi się to nagrało, ale polecam, żeby zawsze odsłuchiwać. Zapisuję się. No i widzicie, znowu się nie zapisało. Tak? Znowu widać, że głos nie wpadł. I naprawdę nie wiadomo jest dlaczego, więc ja chyba bym zrobiła tak, że żebym jeszcze raz to wzięła, załadowała. To trzeba trochę poczekać, żeby załadowało, w zależności jakiej wielkości mamy zdjęcia. Im większe mamy zdjęcia, tym będzie się to dłużej ładowało. Kolejnym narzędziem był VT Comics, w którym tworzyliśmy już trzy, tak jakby klatkowe komiksy, czyli komiksy składające się z trzech odrębnych scen. W międzyczasie mogę zapisać tekst i oczywiście zapisać. To oczywiście się stanie za którymś razem, tak? Mi za trzecim tak wychodzi i popatrzcie, jest. W związku z tym chyba najprościej jest robić tak, przynajmniej sobie utrwali, a to, gdzie się nie nagrało, to najeżdżamy na tą stronę i robimy delay. Tak, w ten sposób. Słuchajcie, jak to już mamy, wszystko zrobione, to tak naprawdę możemy przejść do tego, że możemy to tym podzielić się z kimś. Tak? Czyli możemy wysłać mailem, jeśli chcemy, z jakąś wiadomością, albo możemy przejść do moich historyjek. Tu widzicie, że macie moją dzisiejszą. Możemy pobrać kod embed. Jak naciśniemy. Idziemy na W którym, słuchajcie, w którym momencie przerwało? To się tam zrobiła na druga przerwa, słuchajcie, po prostu. W którym momencie przerwało? Ja wam gadałam, opowiadałam po kolei, jak to tworzę i po prostu nie pojawiło, nikt nie napisał, że przerwało, po prostu mi musiało nagle wyrzucić. Napiszcie, czy jeszcze jesteście, słuchajcie. Wyrzuciło mi, napiszcie, czy jeszcze jesteście. Jeszcze raz tworzę, słuchajcie. Się nagadałam, zaraz wam dam link. Zobaczcie, co powstało. Ja wam teraz pokażę, jak to zrobiłam. Udostępnę. Dziewczyny, dzięki. To była taka nieplanowana, planowana przerwa na później, która zrobiła się po prostu teraz.
I chciałabym, żebyście wy taką książeczkę stworzyli. W związku z tym, słuchajcie, dzielę się szybko swoim ekranem. To nie jest trudne. Teraz już na bazie tego, co się zadziało, będę mogła wam szybciej powiedzieć. Macie konto stworzone i wykorzystujemy, słuchajcie, to co mamy. Czyli po kolei tworzymy, naciskając Create Tail. Ja będę teraz zaglądać cały czas, czy mnie nie wywaliło. Create Tail. U góry piszecie tytuł, czyli na przykład webinar. Może być wasze imię i nazwisko, a możecie dać jakiś pseudonim, ksywkę, co chcecie. Tak jak powiedziałam wam, że można pierwszą stronę coverową, czyli okładkę, zrobić swoją. Czyli tu dzieciaki mogą coś namalować, mogą napisać, tak? Dzieci lubią się bawić, tak? Moja opowieść, tak? Można zmienić kolor. O, można dorysować jeszcze więcej serduszek. Tutaj, słuchajcie, możemy zmienić grubość pędzla i wtedy możemy to wypełniać, tak? I robić w ten sposób i od razu nam wyjdzie zakolorowane. Wiecie, że dzieci lubią takie rzeczy malować, taki paint inny. Jak to zrobimy? No to słuchajcie, robimy save. I zamykamy krzyżykiem. O, i to już jest nasza strona tak jakby startowa i możemy dodać do niej nagranie, tak? I na przykład tytuł przeczytamy. Ja spróbuję to zrobić. Zawsze jak przed nagraniem, on zawsze was poprosi, żebyście pozwolili na dostęp do głośnika i tak dalej. Moja pierwsza książeczka. Naciskacie stop, możecie playem odsłuchać i ważne, żeby zrobić save. Tu tym zielonym save, to czasem trzeba ze 2-3 razy nacisnąć, zanim on zaskoczy. I już macie. To, że głos się nagrał, informuje was aktywnym głośniczkiem, słuchajcie. I jesteście na nowej stronie. I teraz możemy załadować już nasz obrazek, który chcemy, tak? Nasz obrazek, który chcemy. Czyli na przykład ja ładuję ten. Widzicie, on się załadował. Mogę dopisać tekst. Pobieraliśmy zdjęcia z legalnych na przykład źródeł, tak? I możemy dodać już w tekście, co dokładnie robiliśmy. Pobieraliśmy zdjęcia z legalnych źródeł, poznaliśmy takie strony jak Pixabay, The Known Project oraz uczyliśmy się, jak pobrać legalnie zdjęcia z Google Grafiki. I naciskamy stop, możecie playem to odsłuchać i naciskamy save. Tak jak mówiłam, parę razy trzeba nacisnąć save, żeby zobaczyć, że się ten ekran właśnie pojawi saving. I zobaczcie, musi być aktywny głośnik. Słuchajcie, mi się działo, wtedy co mnie wywaliło, to ja cały czas do was gadałam, myślałam, że jesteście, że nie był aktywny głośniczek. Słuchajcie, to chyba jest jakiś mankament po prostu flesza tutaj i książeczki na tym, tego narzędzia, na którym pracuję. W związku z tym, słuchajcie, nie przejmujcie się tym, nie róbcie 50 razy, tylko po prostu róbcie, zapiszcie i róbcie nową stronę, najwyżej to samo powinno się pojawić, bo to są takie, wiecie, różne zmienne rzeczy. Czyli pojawia się, że jest głos i pojawia się, że jest tekst, tak? To wtedy jest dla was informacja. No jeżeli robimy po raz trzeci to samo, czyli na przykład dodajemy właśnie komiks, wpisujemy tekst, że tworzyliśmy historyjki komiksowe w Tunitool i dodajemy głos. Poznaliśmy narzędzie Tunitool, darmowe, proste. I tworzyliśmy obrazkowy komiks. Naciskamy stop. I naciśniemy save. Tak jak mówiłam, parę razy. Nie za szybko. Nie stresować się.
Jak się zapisze, pojawi się po prawej stronie. Jak już mamy książeczkę taką, która składa się z tylu części, które chcemy, naciskamy u góry Save jeszcze raz, żeby być pewnym. I słuchajcie, mamy tutaj, co chcemy zrobić. Jak naciśniemy Share, to możemy wysłać mailem. Wchodzimy do moich historyjek, My Tales, i widzicie, u mnie pojawiła się nasza nowa, tak? I tu mamy więcej opcji. Możemy podzielić się z innymi, możemy skopiować, pobrać jako PDF lub usunąć. Jeżeli chcemy pobrać link, słuchajcie, naciskamy tu na Embed Code i u góry pojawia się link, który możemy pobrać i podzielić się z innymi. A jak chcemy wstawić na całą stronę, to musimy skopiować ten tu bardzo długi tekst, tak? Bo to jest ten embed kodek, który wstawiamy. Ale link to jest to u góry. Zaznaczamy. Ctrl-C kopiuję. Wstawiam Wam do czatu znowu. Ctrl-V. I działacie, próbujecie. Jak macie jakieś pytania, ja tu jestem, twórzcie, podzielcie się linkiem. Jak coś, ja tu jestem. Próbujcie, bo to jest ważne, żeby próbujcie z głosem, próbujcie z tekstem, zróbcie ten cover, coś narysujcie. Wykorzystajcie to, co właśnie zrobiliśmy. Zadziałajcie i podzielcie się ze mną linkiem, a ja tutaj jestem. Przestałam na razie dzielić, żeby mnie potem znowu, wiecie, nie wyrzuciło, natomiast pytać mnie się cały czas możecie. Jak macie strony, to piszcie. Tak jak powiedziałam, ja tu jestem. Jak jest jakiś problem, słuchajcie, to piszcie. Ja Was wierzę i wiem, że uda się utworzyć. Tak, żeby zobaczyć, jak działa to nagranie, powoli, nie stresujcie się, jak działa dodanie obrazku, tekstu też.
Ludzie na tym coverze coś tam chcą napisać, no dzieciaki 100% będą się fajnie bawić, tak? Tam można też załadować swój obrazek i po nim malować, czyli na przykład, wiecie, jakąś na przykład taką malowankę z tych takich relaksacyjnych, czy można też pomalować. Czy potrzebujecie jeszcze jakichś wskazówek? Słuchajcie, ja teraz spróbuję znowu udostępnić ekran. Muszę to szybko nacisnąć. Pełen ekran. Jesteście. Wasza pierwsza książeczka, słuchajcie. Dajcie znać, czy działacie. Czy idzie wam bezproblemowo, czy może coś tam się dzieje. Działacie. Super, super. Ja tak was przepraszam, bo wiecie, jak to jest z mojej strony, że ja tak się czuję trochę dziwnie, bo wy mnie widzicie, jak ja mówię i co działam, a wy nie, więc gdzieś tam się po prostu podpytuję. Nie chcę wam przeszkadzać absolutnie. Tak, jasne. Słuchajcie, spokojnie, powoli, właśnie o to chodzi, żeby do przodu.
Jakoś idzie, to jak jest w tym jakoś jakieś pytanie czy coś, to zadawajcie, słuchajcie, zadawajcie. Bo to też chodzi o to, ja nie wiem, wiecie co, u mnie jest tak zimno w domu, bo tak się ta pogoda pogorszyła, masakra. Jak zamienić slajdy miejscami? Poczekajcie. Wejdę w edycję. Zawsze w każdym momencie możemy wejść w edycję tego, co chcemy. Tak, popatrz, przeciągasz. Więc czasem kolejność, jesteś tu na tym pasku bocznym i tak na przykład dajesz ten tu, tak? To się wtedy zamieni. Jak wrócę, to ja mam po kolei. Ten chcemy dać ostatni. Po prostu naciskamy i zmieniamy. Przesuwamy, nie? I lewy przycisk myszy. Ja tak mam. Najeżdżam rączką, lewy przycisk myszy i przesuwam gdzie chcę. I tak to działa, przesuwanie. Jesteśmy tu właśnie po prawej stronie. I zapisać, tak, i zapisać save po każdej zmianie zawsze. Jak już skończyłyście wszystko robić, skończyliście wszystko robić, czyli wszystkie te slajdy, które chcieliście dodać, dodaliście, albo po prostu na ten czas chcecie zakończyć, bo tak jak widzieliście teraz, zawsze można edytować i zawsze można coś dodać do naszej książeczki. To tu na dole jest save, albo wchodzicie na domek, o, na domek, po prostu klikamy. Jak naciśniemy na domek, to znajdziemy się tutaj w tej naszej głównej stronie i moje książeczki są zawsze My Tales, tak? Moje opowieści, moje książeczki. I jeśli chcecie dać mi linka, pochwalić się, co zrobiłyście, jak to wyszło, co zrobiliście, to embed kodę i u góry ten link, tak? A to na dole to wielkie takie, tego dużo tak zapisanego tekstu i dziwnych znaczków, to jest ten embed kod, kod do osadzenia na stronę. Że bezpośrednio na stronie będzie można korzystać. Powiem Wam, że ja to wykorzystywałam w projekcie międzynarodowym eTwinning. Uczniowie po prostu najpierw szyli takie swoje stworki, awatarki filcowe. Później też robili im zdjęcia w różnych sytuacjach i mieli opisać dzień tego stworka. I powiem Wam, to całkiem fajnie wyszło. Zaraz Wam pokażę i to w różnych krajach różne, a potem słuchaliśmy tych historyjek, pytaliśmy do nich pytania, więc było też to fajne. Niektórzy też nagrywali głos, niektórzy tylko tekst, w zależności jak pasowało i później właśnie układaliśmy do nich pytania w milionera. To jest fleszowa, jak widzicie, fleszowa, więc trzeba zezwolić na to, żeby się uruchomiło, ale może też tak być, że po jakimś czasie uczniowie po prostu usuwają, słuchajcie, też swoje historie. Ten projekt już był 3 lata temu i nie mam pojęcia, czy on jeszcze istnieje. O, jest. On się sam odpala. O, ja Wam pokazuję, on jest akurat bez głosu, ta osoba zdecydowała się nie nagrywać, natomiast widzicie, zrobiła zdjęcie i po niemiecku opisywała, co robi, tak, ten uszyty przez nią stworek, tak. To samo można zrobić z dzieciakami, z ich ulubioną maskotką, czy coś takiego, tak, to właśnie są ich wykonane zdjęcia. I tak wyglądają te książeczki, tak, potem to wspólnie czytaliśmy, oglądaliśmy, układaliśmy pytania, tak, na Learning Appsach. Taka interaktywna platforma, układaliśmy pytanie do tego, także całkiem w porządku. Wracamy do Little Bird Tales. Sprawdzam, czy jestem, czy mnie nie wyrzuciło. Nie, dobra, jestem. Jak tam? Link pobieracie właśnie z embed kodu, tak? Z embed kodu pobieracie link i link dajecie.
Spokojnie, słuchajcie, 3-4 slajdy wystarczą. Tak jak mówię, że to możecie zawsze edytować, zawsze możecie dodać. Chodzi o to, żeby przećwiczyć na kilku slajdach, jak to funkcjonuje. I czy wszystko nam działa, czy wiemy właśnie, co mamy zrobić. Fajnie, że zadajecie też sobie dodatkowe pytania. I podzielcie się tutaj linkiem na naszym czacie. Ciekawa jestem, co Wam powstanie. Jak macie jakieś pytania, piszcie. I wrzućcie link. To jeszcze. Teraz to narzędzie polegało na tym, że tutaj dodaję właśnie nie mamy bazy, tylko musimy dodawać swoje, czyli musimy mieć właśnie wcześniej programy z legalnych źródeł albo właśnie swoje zrobione, też możemy namalować, coś napisać. Natomiast jeszcze chciałabym Wam pokazać narzędzie, w którym możecie tworzyć właśnie na bazie grafik swoje. Chcę Wam pokazać też, jak funkcjonuje, jak się ma uczniów. Teraz w związku z wejściem RODO nie możemy podawać za dużo danych osobowych uczniów, ale możemy to obejść wpisując uczeń 1, uczeń 2, uczeń 3 i platforma automatycznie wygeneruje właśnie kody dla nich. Tylko trzeba sobie gdzieś na kartce ustalić, dla takiej naszej kartce wewnętrznej właśnie, kto jest uczniem 1, kto jest uczniem 2 i tak dalej. I wtedy uczniowie tworzą na bezpiecznej platformie, logują się, nie muszą żadnych swoich danych podawać, nie muszą się sami rejestrować, a my mamy w klasie do nich podgląd, więc to jest też świetna możliwość do pracy właśnie w pracowni informatycznej. Ale to właśnie jest to drugie narzędzie, Storybird. To chciałabym Wam jeszcze też właśnie pokazać, bo naprawdę uczniowie bardzo szybko załapują. Bardzo, bardzo szybko załapują, o co chodzi. Także chciałabym, żebyście to jeszcze zobaczyli.
Ale czekam cały czas na link waszej książeczki cyfrowej, która powstała. Jestem bardzo ciekawa, co stworzyliście i czy wszystko poszło dobrze, czy udało wam się dodać dźwięk, czy udało się dodać te obrazki, czy nie było jakichś problemów. Mam nadzieję, że nie było tych problemów. Jesteście tam, słuchajcie. Przechodzimy do następnego narzędzia, bo muszę od Was usłyszeć, bo nie chcę też przerywać Wam pracy. Natomiast dajcie znać. Czy działacie, czy nie działacie? Dobra. Powoli przejdziemy w takim razie do kolejnego narzędzia. Ja w tym momencie na chwilę sobie zamknę udostępnienie, żeby znowu mnie nie wyrzuciło. Bo to znowu mnie wyrzuci. Kolejnym fantastycznym narzędziem do tworzenia książeczek cyfrowych, słuchajcie, jest właśnie Storybird. W Storybird również musimy stworzyć swoje konto. Tworzymy tutaj książeczki takie obrazkowe, zwane picture books, lub też takie książeczki z rozdziałami. Niestety tutaj nie możemy zapisać własnych grafik. Tak? Tutaj korzystamy z pięknych, przepięknych ilustracji, tworzonych przez bardzo utalentowanych grafików i ilustratorów. Więc to jest na odwrót. Tutaj obraz jest dla nas inspiracją do tworzenia tekstu. Nie mamy możliwości my gdzieś tam dodania własnego obrazka. Ale naprawdę jest taka baza danych, że jesteśmy w stanie dopasować się do wszystkiego. Tak? Możemy właśnie stworzyć klasę i rejestrować swoich uczniów. I tak jak mówię od wejścia RODO, to możemy po prostu, nie możemy podawać tych danych wrażliwych naszych uczniów, więc spróbujmy ustalić uczniem, czy to będzie uczniem pierwszym, czy będzie uczniem drugim, uczniem trzecim i wtedy platforma automatycznie wygeneruje dla nich hasła. I będą pracować na bezpiecznej platformie, a my będziemy mieć wgląd do tego, co robią. Możemy też współpracować i tworzyć jedną książeczkę z innymi osobami. Taką możliwość też nam daje Storybird. I oczywiście możemy to udostępniać za pomocą linku i osadzać na stronie. I za chwileczkę podam Wam link do tej strony. I podam Wam też, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To podam Wam z mojej strony, z mojego bloga, jak ja to wykorzystuję. Ctrl V, to jest link do książeczki, a jak wygląda taka książeczka, to już Wam pokazuję. Ja tworzę takie zadania dodatkowe też dla uczniów, a na stronce uczniowie tworzą też dla mnie i możecie sobie też obejrzeć, jak to wygląda u mnie. Jak już osadzimy na stronie książeczkę, to ona wygląda w taki sposób, jak teraz widzicie. Jest obrazek, który wybrałam z pewnej galerii i do tego dopisałam tekst. Jak widzicie, tekst może być z różnej strony. Może być pod obrazkiem, może być nad obrazkiem, może być z lewej lub z prawej strony. Mamy taką możliwość umieszczania obrazków z różnych stron slajdów. Powoduje, że ta książeczka jest bardziej dynamiczna, taka żywa, energetyczna. W ogóle te ilustracje są bardzo pozytywne. Nawet jeśli przedstawiają jakieś takie mroczne sceny, bo takie też są, to mimo wszystko strasznie pobudzają wyobraźnię. Możemy sobie oczywiście też to zrobić na duży ekran, tak jak widzicie.
Może to być książeczka, którą czytamy na lekcji, którą omawiamy, do której układamy pytania na przykład, dzielimy się z innymi. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda właśnie u mnie. Spróbuję zalogować. Znaczy tak, żeby w ogóle wejść na tą stronę, to musicie utworzyć konto. W tym celu wybieramy opcję Sign up for free, jak to też było, czyli zarejestruj się za darmo. I słuchajcie, polecam, żeby wybrać jako educator, teacher, czyli jako nauczyciel, czyli wybieramy tą opcję. Natomiast słuchajcie, jeśli nasi uczniowie będą się logować, to oni będą się logować, to oni wystarczą, że nacisną sign in, tak? I wówczas podadzą tą nazwę użytkownika i hasło, które my wygenerujemy na platformie. Więc stworzymy jako teacher, tu wstawiamy naszą ksywkę, naszą nazwę użytkownika, username, nasz e-mail i hasło. Tu jest napisane, że pomiędzy 6 a 60 oznakami i naciskamy utwórz konto. Natomiast ja mam już konto, w związku z tym się już loguję na sign in. I teraz muszę sobie przypomnieć, czy pamiętam, jakie mam hasło. Ostatnio robiłam tak, żeby wszędzie mieć to samo. Jest, dobrze. Pokazuję Wam, jak moje wygląda. Ja mam klasy utworzone. Na przykład, jeżeli chcecie zobaczyć mój staw, to zawsze wchodzicie na you. You to jest ty, tak? Czyli wszystko, co dotyczy nas. Jakie mam różne książeczki, jaki mam materiał, jakie mam klasy, wszystko. I tu jest pokazane, co do tej pory zostało utworzone. Są szkice, czyli draft, czyli to, co zaczęłam robić, ale nie skończyłam, ale mogę w każdej chwili edytować. Ile mam picture books, czyli książeczek obrazkowych, to widać, tak? Ile mam tych książeczek z obrazkami, znaczy z rozdziałami, przepraszam, ja nie mam żadnych, to są takie długie, takie naprawdę podzielone na rozdziały. I można też tworzyć wierszyki, one wyglądają w takiej formie, czytaj, tylko że niestety tylko po angielsku, bo wykorzystujemy podane już słowa i obrazki po angielsku. Znaczy, do obrazek wybieramy sami, ale podajemy słówka, które nam proponują właśnie po angielsku. I teraz, jak w ogóle stworzyć taką książeczkę cyfrową? Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają moje klasy, zanim zaczniemy tworzyć. Czyli studio to są klasy. Ja mam, widzicie, trochę tych klas. Jedna to jest projektowa, druga to jest Deutschland i obecna, nowa, najnowsza, to jest Deutschland, tegoroczna, dla 7 tylko klas. Zobaczcie, ile w 7 klasach mam utworzonych książeczek. To tworzą wszystko uczniowie. Sami i nie tyle, że obowiązkowo, tylko tworzą chętne osoby. I teraz ja mam podgląd do tych ich książeczek. Mogę zawsze na książeczkę nacisnąć, obejrzeć, tak? One tu opisywały swój dzień. Mogę napisać komentarz, tak? Czyli na przykład jak są jakieś błędy, to ja zawsze piszę taką opisową informację zwrotną. I oni to widzą i poprawiają. Natomiast jeśli chcę stworzyć zupełnie nową książeczkę, słuchajcie, to zawsze słowo create jest dla nas słowem kluczowym. Create. Naciskam na create. I pierwsze, co muszę zrobić, to obejrzeć sobie proponowane grafiki i wybrać te, które do mnie najbardziej przemawiają. Kot mi tutaj się kręci. To, co do mnie najbardziej przemawia teraz, to akurat kot. Naciskam kota i wówczas pojawią mi się wszystkie inne ilustracje tego artysty. Tak? Tu możemy zobaczyć, to jest Elena. Jeżeli podobają mi się, to naciskam na dole Use this art, czyli użyj tej sztuki, tej kolekcji, tych ilustracji.
I muszę wybrać, jaką chcę. Czy chcę tą właśnie z wieloma rozdziałami książeczkę, czy picture, czy wiersz. Decyduję się na picture book, czyli na książeczkę obrazkową i przechodzę do takiego okna edycji. I zawsze pierwsze to jest strona tytułowa. Ten pierwszy obrazek, który kliknęłam, zawsze pojawia się na stronie tytułowej i ja mogę tutaj napisać już tekst na przykład. I on się pojawia na stronie tytułowej i pojawia się również jako pierwsza strona. Więc tutaj na dole macie pasek stron i możecie przejść na cover. On podaje od razu autora. Mogę tego autora zmienić, tak? Napisać, że to pani Flobo, więc mogę zmienić. A tu mogę napisać tytuł. Pan Kotek, na przykład, tak? Macie możliwość też zmiany. O, tak? Zmiany, jak będzie wyglądało. Tu przeklikujecie sobie, może być tak, tu wracacie, może być tak, tak możecie ikonkę zmienić. Możecie mieć klasyczną tą, a możecie zmienić na taką krajobrazową. Mi ona się bardziej podoba. To jest kotek z przodu, kotek z tyłu, tak fajnie, przemawia do mnie bardziej. I jeżeli chcę teraz przejść do stron, to po prawej stronie mam puste strony. To jest właśnie przejście na stronę. I właśnie mogę zacząć pisać swoją historię. Oto pan Kotek. Pan Kotek nazywa się Nuts. Mogę pisać więcej. Przyjmuję polskie znaki ta strona. Plusikiem po prawej stronie dodaję nowe strony. I chcę dodać więcej. Na przykład mogę sobie, popatrzcie, powiększyć obrazki, które tu widzę. I przesuwam. I mogę zdecydować, gdzie ten obrazek ma być, tak? Bo mogę go dać bardziej na dół i pisać u góry, albo na dole. Pan Kotek ma także przyjaciół. To są inne nutsy. Wszystkie nutsy współpracują ze sobą. I to jest drugi tekst. Chcę dodać trzecią stronę. Dodaję. Przeglądam, jakie tu są obrazki. Tak, zobaczcie, tutaj one mogę sobie przewijać myszką. Patrzeć. Czy coś mi się tu jeszcze podoba? Mogę dodać, przesunąć ten obrazek. On może być z lewej strony. A mogę go przesunąć na cały, na przykład bez tekstu. Mogę zrobić, jak widzicie, na dół. Mogę się nim pobawić i dać go z tej strony. Wtedy będę tekst pisać tu. To wszystko zależy od Was. Ale już z tej strony miałam, więc tam z tej strony. Pan Kotek ma też przyjaciółkę. To nutsowa panienka jednorożca. Albo jednorożyca. O, jednorożyca. I tak mogłabym Wam pokazywać. Wszystko polega na tym samym, więc to wcale nie jest skomplikowane. Więc jak już utworzymy tyle stron, ile chcemy, zobaczcie, mamy na dole opcję Save. Pamiętajcie, że książeczka też się zapisuje w czasie rzeczywistym, dlatego tutaj też pojawia się godzina, więc nie musimy się martwić, jak coś się wydarzy. Więc możemy nacisnąć samo Save, tak dla pewności, jak ktoś na przykład nie jest pewny. I jeżeli chcemy wyjść, to Save and Exit, czyli zapisz i wyjdź. I przechodzimy wtedy do zapisu, tak? Do zapisu tej książeczki. Mogę zaznaczyć, że moja książeczka jeszcze nie jest skończona. Tu jest, u góry. A mogę zaznaczyć, mam tylko opcję, że będzie prywatna, tak? Niestety publiczną mogą być tylko książeczki z angielskiego, ale to nam absolutnie nie przeszkadza, bo to my mamy na tym pracować. I tak mamy możliwość podawania linku dalej i tak mamy możliwość osadzenia na stronie. Ja Wam pokażę teraz, że zaznaczam, że jest już jakby prywatna ukończona. Tutaj proponuje mi zaznaczenie, czy to jest dla jakiejś klasy,
Albo not for school na przykład, mogę też zaznaczyć, że to nie jest dla szkół, nie? Albo mogę dla klas, w zależności, ja tu mam wybór klasy, możecie nie mieć. Czy chcę to zlecić jako jakieś zadanie i krótki opis na przykład. Książeczka dla dzieci. Mogę napisać, o czym jest, ja czasem piszę, że w języku niemieckim i tak dalej. No i naciskam na publish, tak? Czyli publikuj. Ale ona dalej jest prywatna. I ona już jest. I zobaczcie, można się oglądać. I wygląda tak. I czytać. I można ją powiększyć. I możemy oglądać na dużym ekranie. A jeżeli był dla klasy, to mogliśmy właśnie zaznaczyć dla klasy, jakbyśmy mieli klasę tworzoną. Zobaczcie, tu możemy pobrać link. Tak? Znowu macie to samo, co było wcześniej. Share link to jest pobranie linku. Ja Wam teraz dodam ten link, tak? Kto ma możliwość, to może obejrzeć. Możemy osadzić na stronie albo bezpośrednio dać na portale społecznościowe. Zębatka pokazuje, że możemy zawsze edytować tą stronę, kopiować książeczkę, usunąć to też ją możemy, tak? Skopiować do innego konta, jakbyśmy mieli. Także on też, to jest też taka opcja, widzicie, że można załadować jako PDF, ale to jest opcja, że albo zdobędę na 55 koron, które się zdobywa zarówno aktywności, częstotliwość pisania i tak dalej, albo jest w wersji płatnej tej strony. Więc myślę, że tworzenie książeczki nie jest trudne. Powtarzam jeszcze raz, że naciskamy Create, czyli twórz, wybieramy grafikę, która do nas przemawia, ponieważ to musimy zdecydować po jednym obrazku. Się zdecydujemy na jakąś kreskę, na jakiś rodzaj właśnie przedstawiania, na jakiś sposób przedstawiania, też po prostu graficznie nam się dany obrazek, ilustracja podoba, to po prostu na nią klikamy i przechodzimy do całego zbioru tego artysty. Jeżeli nam się podoba, to możemy zawsze na pasku obejrzeć sobie wszystkie. No, klikamy Use this art i przechodzimy do tego obszaru roboczego, w którym przed chwilą pokazywałam, jak właśnie się ta książeczka tworzy. A teraz ważna informacja, właśnie jak pracować w obrębie klasy. Więc jeżeli chcemy stworzyć nową klasę, to się tutaj nazywa w tym programie Studio. Więc klikamy na Studio i słuchajcie, mamy coś takiego jak klasa, tutaj klas, i my wybieramy Add a Class. Czyli dodaj klasę. Dodaj klasę. Dajemy imię. Ja teraz dam webinarowa klasa, taki tytuł. Wybieramy, dla kogo ma być, tak? Czyli dla mniej więcej, dla jakiej klasy i tak dalej. Trzecia klasa czy inni. I naciskamy Next. Aha, że mam wybrać jakąś datę końcową dla tej klasy. No i oni mi przypomną 30 dni przed i to ja to mogę też zawsze zmienić. No to na przykład ja dam, że czerwiec teraz, tak? No i teraz tworzę klasę. I zobaczcie, i on tu tam podaje przykłady, jak tworzyć, jak to może wyglądać, tak? Że przykładowe imię studenta to jest przykład student 1 i on tworzy nazwę użytkownika i też podaje nam hasło i to hasło jest tylko do wiadomości uczniów. Więc jak to zrobić? Wchodzimy tutaj w studentów i zobaczcie, mamy też znowu tabelkę. W pierwszym wpisujemy nazwę użytkownika. Możemy wpisać imię, ale to nie jest w ogóle wymagane, tylko jest wymagane to, co jest gwiazdeczką. Czyli na przykład wpisuję właśnie na przykład uczeń 1. Aha, nie mogę w żaden specjalny. Inny już nie może być. Uczeń 1. Jest już wzięte, więc może ze spacją, znaczy z podkreśnikiem, też jest wzięte. Więc trzeba będzie komentować. No to zrobimy, takiego nie będzie. Webinarowy uczeń 1. No, widzicie, nie ma. Webinarowy uczeń 2. No trzeba trochę być kreatywnym. Webinarowy uczeń 3. Webinarowy uczeń 4.
Tak? Powiedzmy, że ja tworzę, na przykład jakbym dla Was chciała stworzyć i mogę tak tworzyć ile chcę. Tak? Mogę teraz wydrukować, robię add i zobaczcie, jak zrobię add, czyli dodaj, to on mi robi tymczasowe hasło, tak? Czyli widzimy, że mam webinarowy uczeń 1 i tymczasowe hasło takie. Webinarowy uczeń 2 i tymczasowe hasło. Webinarowy uczeń 3 i tymczasowe hasło. Webinarowy uczeń 4 i tymczasowe hasło, tak? I oni mogą, jak wejdą, to w zakładce You mogą sobie zmienić hasło. I teraz ja mogę wydrukować zaproszenia dla nich. Jak napiszę, to zobaczcie, będzie takie ładnie brzmiało, oczywiście po angielsku. I pokazuje mi się też lista tych uczniów. Mogę też wydrukować listę. Tak to wygląda. I każdy webinarowy uczeń ma to samo hasło. Czyli na przykład, jak wy byście chcieli się zalogować do mnie do klasy, tak, to wybieracie sobie po prostu, kto jest webinarowym uczniem pierwszym, kto jest webinarowy uczeń 2, kto jest webinarowy uczeń 3 i wpisujecie kod, który wygenerowała platforma. Jak pracujemy z uczniami w pracowni komputerowej, to możemy od razu ich prosić, żeby to zrobili i zmienili hasło, tak? Jak się już zalogują, czyli ja na przykład tu jestem i teraz na przykład zobaczcie, ja bym chciała wejść jako uczeń, w sensie zrobię tym webinarowym uczniem 1, tylko muszę się wylogować. Na innej przeglądarce to po prostu zrobię, tak? Czyli mam, zobaczcie, mam klasę, moja klasa już istnieje, jest to webinarowa klasa. Ładuje się trochę. Tak jest, że zbliżamy się powoli do końca. Ja nie wiem, ja mam tak, że jak się zbliżam do końca jakichkolwiek aktywności, które prowadzę właśnie webinarowych, albo nawet jak prowadzę szkolenia, to jest tak, że no właśnie, internet zaczyna mi odmawiać posłuszeństwa, czyli on wie, że po prostu to już jest zaraz koniec. Więc jeszcze raz, tu mam moją webinarową klasę, przeszło szybko, widzę, że mam czterech studentów i teraz ja się chcę na tej drugiej zalogować webinarowy uczeń, zobaczcie, jeden i wpisuję to hasło. I robię sign in. Twoje tymczasowe hasło musi być zmienione, tak? Zanim ty się pojawisz. Więc klikam jeszcze raz to tymczasowe hasło i zmieniam na swoje, tak? I go update'uję, czyli go zapisuję. Aha, nie mogę mieć, czyli nie za minimum 6 znaków, a im więcej, tym jest lepiej. Ale nie wiem, czy mnie zaakceptował. Aha, dobrze, bo ja dałam stary. Dobra, pomyliłam się, muszę nowy dać. I one się nie pokryły. Dobra, wcale starego nie muszę podawać, tylko przeczytałam. I update'uję dwa razy to samo. Ale mi nie chce zaakceptować. OK. Już jestem. Wychodzi na to, że już jestem zalogowana, bo jestem jako webinarowy uczeń i mogę tworzyć. Ale prosi mnie, żebym dalej coś jeszcze zmieniła, zanim zacznę tworzyć. Tworzę i zapisuję. Dobra, poszło. Więc jak on już zaakceptuje mój nowe hasło, które muszę powtórzyć jeszcze raz jako uczeń, to zobaczcie, że przechodzę do platformy ucznia. I ta platforma ucznia wygląda tak. Ona jest mniej skomplikowana niż nauczyciela, bo ma mniej funkcji po prostu, bo jesteśmy uczniem. I wybieram sobie teraz, co mi się podoba. Co taką rozbudza moją kreatywność, o powiedzmy, że deskorolka.
chłopcom by się spodobało, różne przygody deskorolki i postępujemy tak samo jak przy tym tworzeniu, co Wam pokazywałam. Czyli jeżeli nam się spodoba, robimy use this art i wybieramy, jaką chcemy książeczkę i przechodzimy do edycji. I teraz ja spróbuję utworzyć szybko cover moja deskorolka i przejść do strony. Utworzę tylko dwie, żeby było widzieć. To jest moja deskorolka. Dodam drugą stronę. Może ten obrazek tam tutaj. O, przesunę go do góry, ale się nie wszystkich się da, to widzicie. Robię, potrafię, albo znam, o, znam dużo trików i jestem tym doskonały. O, i robię save i exit. I teraz po prostu uczniom nawet nie trzeba mówić, że mają coś zrobić. Mają nacisnąć na publish i już jest, tak? I teraz patrzcie, ja przechodzę na stronę tutaj nauczyciela. Jestem na stronie nauczyciela i widzę, zobaczcie, że pojawił się pan Kotek automatycznie, tak? Pojawił się pan Kotek, mogę wejść do klasy. Wybieram sobie klasę, tą webinarową klasę, którą właśnie utworzyłam na ten webinar. Można dołączyć oczywiście, webinarowa klasa. Patrzę, ile mam studentów. Widzę, że zobaczcie, webinarowy uczeń już zresetował swoje hasło. To jest dla mnie świetną informacją, znaczy, że już działa. W bibliotece mam książeczkę, moja deskorolka. Mogę tą moją deskorolkę obejrzeć, tak? To jest praca mojego ucznia. Mogę mu zostawić komentarz. Także powiem Wam, że bardzo fajnie to funkcjonuje ze strony nauczyciela. Czyli wybieramy sobie klasę, sprawdzamy od razu aktywność. Ja mam tych klas kilka, jak będziecie mieć jedną, to od razu będzie pokazywać tą jedną. Mogę w każdej chwili dodać też uczniów, tak? Zobaczcie, tu mam możliwość, żeby dodać więcej uczniów, więc mogę to zrobić od razu. Funkcjonuje to bardzo szybko. Strona jest po angielsku, więc może to być minusem. Ale mam nadzieję, że łatwo pokazałam tutaj po kolei, co jak należy zrobić. No i słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca. Chciałam się na koniec zapytać, czy są jakieś pytania? Czy też nie ma żadnych pytań? Czy może jednak są jakieś pytania? Czas nam zleciał szybko. Mieliśmy jedną przerwę planowaną, a drugą przerwę nieplanowaną, bo mnie technicznie wywróciło na chwilę i nie zorientowałam się, że nie wróciłam. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was, że poznaliście nowe narzędzia, że czujecie się zainspirowani do tego, żeby je wykorzystać. Pamiętajcie, krok po kroku, nie ma co się frustrować, powoli. Ja nazywam się Marta Frankiewicz-Borkowska. Można mnie znaleźć, tak, jak się bardzo chce. W razie czego służę wsparciem. Nie ma problemu żadnego. Podzielcie się tym, co uda Wam się zrobić. Będę przeszczęśliwa, jeżeli zaczniecie z Waszymi dzieciakami tworzyć takie historyjki, pobudzicie ich wyobraźnię, zainspirujecie poprzez to, że staliście się zainspirować, to zainspirujecie też swoich uczniów. Także ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Możecie sobie zapamiętać te osoby, które chciałyby dołączyć do mojej klasy. Webinarowy uczeń 1 to już ja byłam, ale może webinarowy uczeń 2, 3 i 4 jeszcze utworzyłam. To zapraszam, może chcielibyście utworzyć dla mnie jakąś książeczkę i zobaczyć, jak to jest. Ja wtedy też skomentuję. Więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam, żeby to zrobić. Cóż, życzę jeszcze miłej soboty w takim razie. U mnie się już przejaśnia, więc udało mi się tutaj spożytkować tą brzydką, zimną pogodę na bycie z Wami. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę również miłej niedzieli, odpoczynku, inspiracji. Do widzenia. Do widzenia, miłego dnia. Było mi bardzo, bardzo, bardzo miło.
Żegnam Was w imieniu Fundacji Orange, Mistrzów Kodowania, programu Zaprogramuj Przyszłość. Do widzenia.